Dzień dobry Państwu, minęła godzina 15.30. Otwieram siódmą sesję Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim. W związku z nagrywaniem obrad sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim informuję, że obszarem objętym filmowaniem jest część sali, w której znajdują się stoły obrad. Osoby znajdujące się na sali, które nie pełnią funkcji publicznych, zabierające głos podczas posiedzenia lub znajdujące się w obszarze filmowanym, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikacji swojego wizerunku. Klauzula o informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na każdym stoliku i na holu w miejscu Gminnego Ośrodka Kultury. Ja bym chciał przywitać przybyłych gości, pana kierownika rejonu dróg powiatowych w Czałkowie, pana Mariusza Remera, pana dyrektora zarządu dróg powiatowych Grzegorza Kaźmierczaka i pana dyrektora zakładu karnego we Wronkach Artura Koczera. Chciałbym przywitać także kierowników jednostek, pana burmistrza, zastępcę, pracowników urzędu, sołtysów, panie sołtysowe, kolegów, koleżanki radnych i mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych, także mamy kworum do podejmowania uchwał. Protokół z 6 sesji został sporządzony i podpisany. Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, więc rozumiem, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu D. Informacja przewodniczącego Rady i przewodniczącej Komisji Stałych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek, miałem dyżur w biurze Rady. 1 kwietnia zorganizowałem i brałem udział w spotkaniu z użytkownikami lokali na ulicy Staszica i Sikorskiego, gdzieśmy porozmawiali sobie troszkę o wspólnych problemach. Przygotowałem materiały na sesję, brałem udział w posiedzeniu wspólnej komisji 23 kwietnia. I to tyle z ciekawszych rzeczy. Proszę przewodniczących komisji o... od komisji oświaty. W okresie międzysesyjnym członkowie Komisji Oświaty brali udział w spotkaniu z właścicielami punktów handlowych i gastronomicznych na ulicy Staszica i Sikorskiego dnia 1 kwietnia. Brali udział we wspólnej komisji 23 kwietnia, gdzie opiniowaliśmy projekty uchwał oraz w posiedzeniu Komisji Oświaty 24 kwietnia, które odbyło się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w siedzibie przedszkola imienia Marii Konopnickiej w Krzyżu. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę wyłączyć komórki. Wyciszyć komórki. To było do mnie. Przepraszam. Tak, porządek obrad został Państwu przedstawiony. Nie ma uwag do... Czy są uwagi do porządku obrad? Przepraszam. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki. Komisja Gospodarki zbiera się 2 razy, 10 kwietnia, mieliśmy posiedzenie wyjazdowe po wszystkich sołectwach i 23 była komisja wspólna, gdzie wypowiedzieliśmy uchwały i protokoły. A odnośnie 10 kwietnia, gdzie była komisja wyjazdowa, to wszystkie wnioski uważam, że zostały przekazane do pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 29 marca bieżącego roku udział przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w szkoleniu zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego obowiązującej w toku wykonywania budżetu absolutorium komunalne. Szkolenie odbyło się w chwili organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Poznania. 23 kwietnia bieżącego roku zaopiniowanie projektu uchwał na wspólnym posiedzeniu komisji uchwał dotyczących bieżącej sesji. 1 kwietnia spotkanie w Urzędzie Miejskim z właścicielami punktów handlowych i gastronomicznych na ulicy Staszyce przy Sikorskiego. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym uczestniczyła w spotkaniu z dzierżawcami z ulicy Staszica oraz Sikorskiego w dniu 1 kwietnia. W dniu 23 kwietnia członkowie komisji uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie opiniowaliśmy przygotowane na dzisiejszą sesję uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje pisemne, które otrzymaliście Państwo. Natomiast istotne wydarzeń, których spektakularne, czyli brała udział to 11 kwietnia w posiedzeniu Senackiej Komisji do spraw rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Senacie Rzeczpospolitej. Przybliżę pokrótce temat. Chodzi o przywrócenie drogi wodnej na Nowocześciu między Bydgoszczą a Kostrzynem. Założenia i plany były takie, aby ta droga wodna otrzymała status drogi czwartej kategorii. Na tę chwilę wiadomo jest, że to się nie stanie, dlatego że aby tak mogło być, to po Noteci powinny poruszać się statki wodne, pospolicie mówiąc barki, które wyporność zaczynałaby się od 1500 ton do 2000 ton włącznie. Czyli niezbędna jest głębokość rzędu ponad 2 metrów na całej długości rzeki Noteć. I żeby do tego stanu doprowadzić. A Noteć jest przystosowana do na poruszanie się barek do 500 ton. Tu chodzi o długość zbiorników wodnych na śluzach. Przebudowanie tego zostało szacowane na około 6 miliardów złotych, co w budżecie. Nie ma, proszę Państwa, nie ma żadnego, znaczy nie znajduje miejsca, w związku z tym najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. Natomiast są starania, to jest działanie poprzez Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich z siedzibą w Nakle. Są starania o to, żeby uczynić tę drogę wodną, rzeczywistą drogą wodną dla głównie turystycznego ruchu. Zresztą on już się dzieje, natomiast chodzi o uatrakcyjnienie całej tej drogi i największy problem, który to stanowi dopłynięcie od ostatniej śluzy, która jest w Krzyżu do Odry, bo tam mamy nieuregulowane rzeki. Natomiast są takie starania, żeby tutaj pozyskać środki i już jest wiadomo, że 30 maja w Nakle, w Marinie Nakielskiej odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Sejmowej do spraw infrastruktury, i ten temat tam będzie jeszcze raz poruszony. I zgodnie z planem i moją deklaracją na czwarta spotykamy się z sołtysami, żeby omawiać bieżące sprawy. Sołtys poszczególne 17 kwietnia miało miejsce. Dokonaliśmy wspólnego rekonesansu po całej gminie, niemal całej gminie, przepraszam. I mamy z tego tytułu przemyślenia. Chcę powiedzieć, że dość pozytywnym taką konkluzją się to kończy, że nie jest tak źle, jak to bywa rysowane generalnie. Tak? To się odnosi do ustroju, do estetyki, jak również do kwestii dróg w naszej gminie. I to spotkanie miało miejsce i następne za kolejne 3 miesiące. W tym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy ZOS w Ściance. Przedstawicielem naszym jest Burmistrz Wyczyński i informacje z tego proszę o przekazać. Tak pokrótce. Najważniejsze informacje. Dochody i wydatki szpitala w Ściance w zeszłym roku były na poziomie 36 milionów. Sytuacja szpitala jest dosyć dobra. Rok zakończył się zyskiem w kwocie 50 tysięcy złotych. W tym roku planowana jest rozbudowa budynku głównego. Tam są bodajże 4 piętra z tego informacji, które będą rozbudowywane. Każde po 200 metrów, czyli łącznie o 800 metrów będzie rozbudowane budynek główny. Koszt inwestycji jest na poziomie 4,2 miliona złotych plus modernizacja, tam chodzi głównie malowanie sal na poziomie prawie miliona, także cała inwestycja jest planowana na poziomie 5,2 miliona złotych, aczkolwiek już wiadomo, że prawdopodobnie będzie to dwukrotnie większa suma.
Kolejną rzeczą jest fakt przekazania przez WOŚP sprzętu i aparatury medycznej na rzecz szpitala w kwocie 280 tysięcy złotych. Głównie na oddział noworodkowy i dziecięcy. Z takich bezpośrednich rzeczy dotyczących nas, to tak, oddział ratownictwa medycznego w Krzyżu, który się mieści przy ulicy Wojska Polskiego, zostanie w takim stanie, jak jest. Próbowaliśmy zbadać temat, czy byłaby możliwość na przykład rozbudowy tego działu rehabilitacyjnego. Pan dyrektor jest skłonny usiąść do rozmów, aczkolwiek na ten moment nie ma miejsca, także trzeba by pomyśleć o dobudowaniu prawdopodobnie jakiegoś pomieszczenia, w którym ten sprzęt mógłby się znajdować. Pan doktor Sobczyk na dzień dzisiejszy, tak, jeżeli będzie chętny oczywiście, również będzie świadczył swoje usługi. Jeżeli chodzi o nowych specjalistów, no to jest bardzo trudny temat, gdyż żeby zakontraktować lekarza do danej placówki, potrzebne są przynajmniej 3 terminy w tygodniu. A niestety żaden no nie chce się podjąć. Lekarz, tak. No jest ten problem. I w zasadzie... Aha, tak. Jeszcze jedna informacja dosyć ważna. Będzie złożony wniosek przez pana dyrektora tutaj do rady, pana burmistrza, o dofinansowanie zakupu karetki. Są planowane na ten rok, na jesień prawdopodobnie. Być może przesunie się to na przyszły rok. Zakup dwóch karetek, jedna dla Krzyża, jedna dla Wielenia. No i pan dyrektor będzie na pewno tutaj prosił, aby wspomóc finansowo ten zakup. Myślę, że trzeba by się pochylić nad tym wnioskiem, gdyż na projekcie sobiemy już dofinansowujemy wozy wóz strażacki i policyjny, także zostaje nam jeszcze pogotowy. Także z tych ważniejszych rzeczy tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdań? Jeżeli nie ma, to chciałbym na początku, skoro mamy zaproszonych gości i pan dyrektor zakładu karnego w Biedronkach prosił o udzielenie mu głosu w pierwszej kolejności, więc jeżeli państwo nie mają nic przeciwko temu, to prosiłbym pana dyrektora. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo tutaj zgromadzeni, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość skorzystania z wystąpienia tutaj przed państwem. Może pokrótce powiem, skąd jesteśmy i co robimy. Moje nazwisko, pułkownik Artur Koczerba, jestem dyrektorem zakładu karnego we Biedronkach, pracuję tam od 25 lat. Myślę, że większość z państwa mnie zna, z Grzegorzem wspólnie pracowaliśmy. Mój zastępca, między innymi pułkownik Piotr Kołodziej, a jest ich chyba 5 zastępców? Tak. Liczało tu to 5. I specjalista z działu kadr Tomek Niezwolała. Proszę państwa, zakład karny we Biedronkach, słychać, w dniu 17 maja 2019 roku obchodzi 125-lecie swojego istnienia. Jest to połączone między innymi ze stuleciem polskiego więziennictwa, jak również po 95 latach nasza jednostka otrzymuje po raz kolejny sztandar. Jest to dla nas ogromne wydarzenie. Świętujemy to przez 3 dni. Pan burmistrz, myślę, że dostał zaproszenie, także serdecznie pana burmistrza zapraszam. 16 maja mamy konferencję naukową w Szamotułach w Zamku Górków. 17 maja mamy mszę świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Mamy na rynku we Biedronkach nadanie sztandaru w asyście kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, naszych pododdziałów. Następnie przemarsz do zakładu karnego. Tutaj państwo widzicie teren naszego zakładu, o którym za chwilę opowiem i przedstawię, jaka jest rola i znaczenie naszego zakładu, chociażby również dla gminy Krzyż Wielkopolski. I tego 17 maja na rynku we Biedronkach będzie poświęcenie sztandaru, przekazanie dyrektorowi przez ministra sprawiedliwości, mam nadzieję. Następnie defilada do zakładu, otwarcie Izby Pamięci. Nasz zakład posiada bardzo, bardzo głęboką historię, o czym
Pisze się w wielu książkach, w wielu pozycjach, w wielu opracowaniach naukowych. I właśnie też z tego względu, żeby kultywować wartości historyczne dla naszych pracowników, dla przyszłych pokoleń, właśnie o ten sztandar występujemy, jak również otwieramy Izbę Pamięci w naszym zakładzie, poświęconą poległym funkcjonariuszom w czasie II wojny światowej. Są to, na tą chwilę mamy zidentyfikowanych 13 funkcjonariuszy, którzy zostali zamordowani i polegli i Katyn, Miednoje przez wojska rosyjskie, jak również przez okupanta niemieckiego. Jak już mówiłem, zakład ma 125 lat. Chciałbym dodać, że jesteśmy obecnie drugim co do wielkości zakładem karnym w Polsce. Największą jednostką penitencjarną po Warszawie, Białołęce. W skład naszego zakładu wchodzi również były areszt w Szamotułach, który od 1 grudnia jest naszym oddziałem zewnętrznym. I codziennie w naszym zakładzie przebywa blisko 1700 osadzonych, a pieczę nad nimi sprawuje blisko 500 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Myślę, że jesteśmy jedną z największych jednostek administracji państwowej finansowanej z budżetu państwa w naszej okolicy. Co ciekawe i myślę, że tutaj wiele osób to potwierdzi, z terenu gminy Krzyż Wielkopolski, gminy Drawsko, gminy Bieleń pracuje blisko 80 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy praktycznie 24 godziny na dobę sprawują pieczę nad bezpieczeństwem osadzonych, zapewniają bezpieczeństwo samym funkcjonariuszom i pracownikom, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Na uwagę również zasługuje fakt, że od ubiegłego roku sprawujemy nadzór tak zwanych osadzonych odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego, o czym Państwo pewnie nie wiecie. Ale praktycznie 24 godziny na dobę nasze oddziały funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w samochodach nieoznakowanych, a czasami są to samochody oznakowane tylko z literkach SDE, sprawuje nadzór nad osadzonymi również w naszej gminie, bo mówię naszej, bo pochodzę z tej gminy. Także mamy pod swoją opieką oprócz tych 1700 osadzonych blisko 350 osadzonych, którzy odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego. Są to tak zwane obrączki, pewnie gdzieś tam Państwo o tym słyszeli. O obrączkach, tak. O obrączkach. Kiedyś był taki film z Rutgerem Hauerem, obrączka, może to nie wygląda tak radykalnie, ale generalnie polega to na tym, że osoba, która odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego, ma ściśle wytyczone trasy i godziny w poszczególnych dniach, po których może się poruszać i niestety nasze służby przyjeżdżają na każde wyzwanie, na każdy alarm. Również mogą stosować środki przymusu, bezpośredniego działamy z policją i z innymi służbami państwowymi. Jeżeli chodzi o nasz zakład, to jak tutaj było widać wcześniej, posiadamy wiele nowoczesnych obiektów. Od wielu lat przeprowadzamy liczne remonty. Przeprowadzamy remonty, inwestycje, zakupy inwestycyjne. Posiadamy m.in. nowoczesną pralnię. Dla ciekawych, miesięcznie pierzemy jedna zmiana, 10 osadzonych pierze 8,5 tysiąca kilogramów. Praktycznie gdybyśmy prali przez 24 godziny na dobę, to moglibyśmy 3 albo 4 razy więcej wyprać. Miesięcznie wydajemy około 50 tysięcy posiłków różnego rodzaju. Normy podstawowe, diety lecznicze, diety specjalne, wszystko co jest możliwe. Kupujemy na przykład 15 ton ziemniaków miesięcznie, 20 ton chleba i tak to mniej więcej wygląda. Ale jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to również współpracujemy z pracodawcami, którzy zatrudniają osadzonych. Jest taki program Praca dla Więźniów, pewnie Państwo słyszeli, program pana ministra Jakiego, który pozwala zatrudniać osadzonych. Każdy pracodawca, który zatrudnia osadzonego, otrzymuje 35 zwrotów z Funduszu Aktywizacji Zawodowej. My z takiego Funduszu Aktywizacji Zawodowej, który w ubiegłym roku notabene wypracował 145 milionów, wybudowaliśmy, tutaj pewnie będzie widoczna po lewej stronie naszego zakładu, to jest nasz największy pawilon w kształcie krzyża, po lewej stronie tego zakładu na terenie tak zwanego Międzymurza oddaliśmy do użytku w tamtym roku halę produkcyjną o powierzchni 1500 m2, w której docelowo znajdzie zatrudnienie około 100 osadzonych. W tej chwili podpisaliśmy porozumienie w ubiegłym roku i firma Amika otrzymała dofinansowanie z tego funduszu. Budujemy kolejną halę o powierzchni 2200 m2, gdzie docelowo znajdzie zatrudnienie przynajmniej 150 osadzonych. Myślę, że do końca roku ilość osadzonych, która będzie pracowała w naszym zakładzie, to może osiągnąć około 1100 osadzonych.
Gro osadzonych pracuje na zewnątrz. Myślę, że z blisko 20 kontrahentami współpracujemy, którzy są bardzo zadowoleni i osadzeni. To jest naprawdę duży potencjał do pracy, a przy okazji tego pracodawcy naprawdę potężne pieniądze dostają z tego funduszu, bo ja za każdym razem, że tak powiem, rekomenduję ich wnioski o zwrot tych środków, więc firma, która na przykład Pomet Przywięzienna zatrudnia średnio 100 osadzonych, raz w kwartale naprawdę można sobie to łatwo policzyć, bo każdy osadzony otrzymuje minimalne wynagrodzenie, nie może otrzymać niższego. Także to tyle. Plany, jakie mamy na najbliższe lata, to przede wszystkim dzięki ustawie modernizacyjnej o ustanowieniu modernizacji służby więziennej na lata 2017, bodajże na 2020, to przede wszystkim już nastąpiła poprawa warunków pracy. Otrzymaliśmy nowe umundurowanie, tak zwane wyposażenie specjalne, akurat my w tym wyposażeniu na co dzień się poruszamy i pracujemy. Otrzymaliśmy nowe pojazdy służbowe, otrzymaliśmy nowe uzbrojenie. Przeprowadzamy szereg remontów, termomodernizacji budynków, dokonujemy zakupów inwestycyjnych typu na przykład nowoczesny agregat prądotwórczy czy też jakieś inne urządzenia. Natomiast z zadań na najbliższe lata, o których chciałbym tutaj wspomnieć, które najbardziej mnie bolą i nurtują, właściwie zadania na najbliższe dni i miesiące to pozyskanie funkcjonariuszy, przynajmniej 40 do 50, a może i więcej, na stanowisko strażnika działu ochrony. W tej chwili prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję rekrutacyjną, promującą służbę więzienną. Mieliśmy okazję spotkać się z panem burmistrzem. Myślę, że miesiąc temu byłem osobiście wraz z moimi pracownikami w zespole szkół jednym, w zespole szkół drugim. Przedstawialiśmy, jak nasza praca wygląda. Zachęcaliśmy do podjęcia zatrudnienia. Na tą chwilę, nie wiem, czy to państwa interesuje, ale moim zdaniem zapewniamy bardzo dobre warunki pracy, o czym nie wszyscy wiedzą. Dla przykładu najniższe stanowisko strażnik działu ochrony, bo u nas to jest tak jak w wojsku, są stanowiska służbowe i stopnie służbowe. Strażnik działu ochrony, stanowisko szeregowego, na dzień dzisiejszy zawsze operujemy kwotami netto. Na dzisiaj otrzymuje 2785 netto, a od miesiąca maja będzie to 2860. Od stycznia 2020 roku mamy zagwarantowane podwyżki w wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na jedną osobę. Jeszcze nie wiemy, jaki to będzie rozdział finansowy, ale myślę, że to będzie 400 zł tak średnio na jednego funkcjonariusza, a więc zakładamy, że taki funkcjonariusz będzie zarabiał przynajmniej te 3300 zł netto na rękę. Plus naprawdę bardzo dużo dodatków, o których, jeżeli państwo będziecie chcieli, mogę powiedzieć. Nauczyciele przejmą. Mamy również, zatrudniamy nauczycieli, również w naszym zakładzie. W naszym zakładzie jest szkoła. Praktycznie my jesteśmy małym miasteczkiem. Jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, jest dyrektor szkoły, są nauczyciele. A nauczyciele są bardzo zadowoleni, bo mają wysokie dodatki służbowe, bo pracują ze sprawami pozbawionymi wolności. Emerytowani też mogą? Na tą chwilę mamy 6 klas. I to kształcimy pod względem... Proszę? Nie potrzeba emerytowanych. Zatrudniamy również emerytów. Zatrudniamy również emerytów. W sierpniu mamy konkurs na dyrektora szkoły, jeżeli ktoś jest zainteresowany. To jednego mniej będzie się mieli pani. I proszę państwa, jeszcze z najważniejszych spraw, to tylko dopowiem, tak jak mówiłem, że my się cały czas zmieniamy, modernizujemy, dostosowujemy nasze biura, nasze pomieszczenia, nasze całe mieszkanie do obowiązujących standardów. Praktycznie na bieżąco jesteśmy kontrolowani z racji tego, że jesteśmy dużym zakładem. To wszelkiego rodzaju instytucje państwowe, organy administracji państwowej, organy kontroli państwowej nas na bieżąco kontrolują, monitorują. A w lutym bieżącego roku podpisałem umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na termomodernizację wszystkich budynków pozostałych, które nie są do tej pory zmodernizowane, budynki penitencjarne i budynki administracyjne. Na przykład wartość tego zadania opiewa na kwotę 18 700 000 z Narodowego Funduszu, a wartość całego zadania to jest 22 miliony. Dzisiaj na przykład otrzymałem informację o zapewnieniu ciągłości finansowania od ministra finansów, więc przygotowujemy się do postępowania przetargowego i będziemy te prace wykonywać. No i to tyle. I generalnie, mając możliwość tutaj wystąpienia przed państwem, chciałbym po prostu zarekomendować pracę w służbie więziennej. Mam nadzieję, że ktoś nas ogląda. Jeżeli są chętne osoby, to bardzo, bardzo chętnie zapraszamy do naszego zakładu. Pamiętajmy, że jesteśmy zakładem karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, to jesteśmy otwarci. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie przyjeżdżała do nas wycieczka szkolna, wyższe uczelnie, delegacje. Jeżeli państwo również jesteście zainteresowani, bardzo chętnie zapraszam, nie prowadzimy żadnego problemu.
Jesteśmy oddaleni raptem o 50 km, a tak naprawdę no, niewiele osób wie o naszym istnieniu. Myślę, że jesteśmy znaną jednostką, często medialnie może. Natomiast mówię, poszukujemy w tej chwili kandydatów do pracy, na przykład wychowawca, młodszy wychowawca zarabia netto 3300 zł na dzisiaj. Nie wiem, czy mogę mówić, bo tutaj Pan Burmistrz już mi zakazał rekomendować przyjęcie do służby, żebyście Państwo nie postrzegali tego, że prowadzę jakąkolwiek agitację, ale z racji tego, że tutaj akurat tak się złożyło, że w trójkę mieszkamy w Krzyżu Wielkopolskim, więc byliśmy wczoraj na posiedzeniu Rady Gminy w Drawsku, dzisiaj jesteśmy u Państwa, spotykamy się z Panią Burmistrz w Bieleniu, jutro jestem na posiedzeniu Rady Miasta i Gminy w Wronkach, także jeżeli Państwo chcecie, to mogę krótko listę naszych tutaj, że tak powiem, przywilejów, czy ma problem, nie wiem, czy ma taką zgodę, co oferujemy? Tak, proszę. Proszę Państwa, tak, gwarantujemy stałe zarobki zagwarantowane przepisami. Ustawa o finansach publicznych, ustawa o służbie więziennej, stabilność zatrudnienia, mianowanie, a nie umowa o pracę. Pierwszego dnia osoba przyjęta do służby otrzymuje już pełne uposażenie, także o godzinie 9 puszczamy przelewy. Nie ma z tym żadnego problemu. Przez pierwsze 2 lata funkcjonariusz jest funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej. Po 2 roku przechodzi do służby stałej. W dniu przejścia do służby stałej otrzymuje decyzję o zasiłku o zagospodarowanie. Otrzymuje 1 pensję ekstra. Każdy funkcjonariusz dostaje co roku dopłatę do wypoczynku wraz dla niego i dla członków rodziny. Grzegorz coś wie na ten temat. Wraz z równoważnikiem za przejazd dla każdego członka rodziny. Od pierwszych dni przyjęcia każdy ma swojego mentora, czyli takiego bezpośredniego przełożonego, który uczy, wprowadza, pokazuje, jak funkcjonuje nasza jednostka. I generalnie osoby nowo przyjęte nie pozostają same, tylko mają swoich, że tak powiem, kolegów starszych, którzy pomagają im zdobyć doświadczenie, umiejętności zawodowe w tych pierwszych dniach pracy. Przede wszystkim każdy może podnosić kwalifikacje zawodowe. Generalnie wielu funkcjonariuszy, będąc strażnikami działu ochrony, studiuje i z tym nie robimy żadnego problemu. Jeżeli potrafi pogodzić służbę z pracą, pracę w służbie i, że tak powiem, wykształcenie, to jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby się kształcili. Poza tym każdy może znaleźć w przyszłości gdzieś pracę, bo no tak jak powiedziałem, jesteśmy małym miastem. Dział finansowy, dział prawny, prawnicy, dział kadr, dział ewidencji, wychowawcy, 2 oddziały terapeutyczne, jeden uzależnionych od alkoholu, drugi zawód uzależnionych od narkotyków, jak również oddzielny oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo. Dział kwatermistrzowski, pełna logistyka, budowlańcy, energetycy, elektrycy, żywnościowcy, wszyscy, którzy zajmują się służbą mundurową, służbą kwaterunkową. Więc generalnie dla każdego można coś znaleźć, co go w przyszłości mogłoby interesować. Jeżeli chodzi o finanse, to jeszcze powiem, co jest ważne, jasno sprecyzowane zasady etyki zawodowej. Podległość służbowa, tak jak w wojsku, ale generalnie każdy przestrzega ustalonych ściśle zasad i generalnie myślę, że pracuje u nas blisko 100 kobiet i z tym nie mamy żadnego problemu. Także można koleżanki zapytać, które u nas pracują. Także tutaj naprawdę przestrzegamy tych zasad. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tak zwana 13. pensja. Nagrody uznaniowe, jeżeli kierownik działu napisze raport o wynagrodzenie funkcjonariusza za jakąś dodatkową pracę, za bardzo dobre wykonywanie obowiązków służbowych, do jakiej jednostki każdorazowo przydziela nagrody albo pieniężne, albo w innej formie, na przykład urlop, cokolwiek innego jest w ustawie. Poza tym pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Jeżeli osoba będąca w służbie stałej nie ma tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, oferujemy pomoc finansową, na którą się czeka raptem kilka miesięcy w wysokości przynajmniej 50 tysięcy zł brutto, bo to się wylicza 25% 50-metrowego mieszkania razy cenę 1 metra. Ogłoszono w ostatnim dzienniku urzędowym. Dalej, ktoś nie ma mieszkania i nie chce sobie kupić, dostaje co miesiąc równoważnik za brak lokalu mieszkalnego. Też to są pieniądze, które, że tak powiem, wspomagają wynajem mieszkania. Natomiast ten, kto ma mieszkanie, albo to dostaje równoważnik za remont lokalu mieszkalnego raz w roku, jak również ryczałt dojazdu do miejsca pełnienia służby. Także proszę Państwa, no, to tyle. Do tego jeszcze mundurówka. Jeszcze urlop. Urlop, tak. Ja na przykład mam 39 dni urlopu. Wbrew pozorom jestem najstarszym funkcjonariuszem wśród mojej załogi we Wronkach. Co jest dziwne, nasza załoga to jest kadra bardzo młoda, średni staż służby około 4 lat.
Piotr też jest tutaj w pierwszej czołówce, także natomiast no, tak to wygląda, proszę Państwa. Natomiast nie ma chętnych do pracy, powiem wprost. Jeśli możemy, to mam taką prośbę, macie swoje obwody wyborcze, swoje miejsca zamieszkania. Mamy tutaj już panu burmistrzowi, zostawiliśmy foldery reklamowe. Na naszych zakładach są billboardy takie 7-metrowe. I generalnie to zainteresowanie jest bardzo duże, bo jak gdyby stajemy się coraz bardziej atrakcyjni dla służby. Nowo przyjęty funkcjonariusz, na pewno powiem, 25 lat służby i uposażenie emerytalne. Czyli osoba, zatrudniamy bardzo dużo osób ostatnio po szkole średniej bezpośrednio, które studiują zaocznie. Natomiast 25 lat, czyli ktoś ma 20 lat, 25 lat, 45 lat i uposażenie emerytalne, jeżeli komuś się ma do emerytura i cokolwiek innego robić. Jeszcze dopowiem tylko, jeżeli każdy funkcjonariusz chce prowadzić dodatkową swoją działalność zawodową, pracować u kogoś i nie godzi to w dobry interes służby, to każdorazowo dyrektor wyraża zgodę, wydaje stosowną decyzję personalną o możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Coś jeszcze mamy do powiedzenia? Znaczy, panie dyrektorze, ja bym miał jeszcze pytanie. Mówił pan o pracy więźniów w zakładach, powiedzmy, poza zakładem. Tak, tak. W jakiej odległości od zakładu? Czy na przykład jest szansa, że... Odległości jak gdyby dla nas nie odgrywają żadnej roli. Pracodawca podpisuje umowę z dyrektorem o zatrudnieniu osadzonych i generalnie my przygotowujemy osadzonych do pracy. Są to osadzeni przez nas zdiagnozowani, którzy z reguły mają pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną. To są tacy osadzeni, którzy nie popełnili przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, nie są zabójcami, nie brali udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nie popełnili przestępstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To jest wąska grupa wyselekcjonowanych osadzonych, których na bieżąco monitorujemy, którzy mają z reguły nieodległy koniec kary. I tacy osadzeni około, ilu zgonów wychodzi? 80? Z 80 około tylu samo z Trzemoty wychodzi codziennie do pracy, także mówię, pracodawcy miejscowi Jamika i przedsiębiorcy przywięzienne POMET i pracują przy oczyszczaniu miasta we Wronkach i współpracujemy też z nadleśnictwem Wronki w ramach programów resocjalizacyjnych, bo też w swoim wolnym czasie wykonują pracę na rzecz gminy. Każdy wskazany ma obowiązek 90 godzin pracy nieodpłatnej i my po prostu to weryfikujemy. Czyli rozumiem, jakby jacyś pracodawcy z Krzyża zgłosili się do Państwa z takim generalnie bardzo chętnie wszystkich przyjmiemy i porozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o samych osadzonych, to jest na tą chwilę problem. My 3 lata temu zwracaliśmy się do wszystkich miejscowych i nie było, że tak powiem, parcia na zatrudnienie osadzonych. W tej chwili jest wielki boom. We Wronkach zatrudnienie, nie wiem czy mówiłem, poniżej pewnie 1%. Za ścianą mam 2 firmy, które zatrudniają 7 tysięcy osób, więc siłą rzeczy ci wskazani znajdują zatrudnienie i są z tego bardzo zadowoleni. My też w naszej szkole kształcimy pod kątem zawodu. Mamy szkołę kucharza i szkołę ślusarza, spawacza, obróbka maszyn cyfrowych typu CNC. Od września uruchamiamy w związku z uruchomieniem współpracy z Amigą monter urządzeń AGD. Także generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Zapraszam przede wszystkim chętnych, którzy chcieliby podjąć pracę, pracować w mundurze dla Państwa, bo taka jest prawda, jak również dla własnej satysfakcji, zadowolenia. Zapraszam wszystkich do zakładu karnego w Wronkach. Możemy pokazać, obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Myślę, że praca nie jest taka straszna, jak się innym wydaje. My dajemy radę tutaj z dyrektorem, więc myślę, że każdy inny również. To tyle. Dziękuję Panu. A ilu osadzonych jest? 1700 średnio codziennie. To kiedyś było tań. To jest tak, to jest pojemność inwestycyjna w tej Polsce. To jest dostępne ogólnie, więc nie ma informacji. To, co było kiedyś tajne, poufne, zastrzeżone, ściśle tajne, w tej chwili wiele takich informacji, nie ma takiej klauzuli. Dobrze, dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi za przedstawienie. Jak są jakieś pytania, to bardzo chętnie udzielę. Pytania, proszę bardzo. Przepraszam, ja mam pytanie, jeżeli nie jest to tajemnicą, ile kosztuje utrzymanie więźnia? Stawka żywieniowa, tak? Nie. Stawka żywieniowa osadzonego to jest nie mniej niż 4 zł i to jest liczone wsad do kotła dziennie. Natomiast muszę powiedzieć, że mamy szeroko rozbudowaną komórki do spraw zamówień publicznych. Od początku wejścia ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie, że tak powiem, zamówienia wykonujemy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Stosujemy przetargi krajowe, przetargi unijne powyżej 130 tysięcy euro. I generalnie również dostawcy towarów mogą do nas się zgłaszać, bo mamy ogłoszenie, mamy harmonogram przetargów. Natomiast w różnych zakładach to wygląda różnie. To zależy od specyfiki zakładu, to zależy od infrastruktury zakładu. Zależy od tego, z jakim charakterem osadzonych pracujemy, bo są osadzeni niebezpieczni, którzy wymagają szczególnego nadzoru.
a są osadzeni, którzy wychodzą codziennie do pracy, nie mają na terenie jednostki, więc ta skala, że tak powiem, utrzymania to jest w granicach pewnie średnio 6000 zł. Natomiast muszę powiedzieć, że odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest przynajmniej 5 razy tańsze, tak? Z tym, że warunek musi być, że wymiar kary to tylko 12 miesięcy kary pozbawienia wolności i skazani to odbywają na podstawie wyroku sądu pierwszej instancji bądź wyroku sądu penitencjarnego, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Generalnie my jako administracja zakładu karnego nie mamy wpływu na to, jacy osadzeni. To jest sprawa wymiaru sprawiedliwości. My tylko i wyłącznie wykonujemy prawomocne i wykonalne wyroki sądów powszechnych i to nie nam, że tak powiem, oceniać, jak to powinno wyglądać. Naszym zadaniem jest to, co mówiłem, zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy, społeczeństwu, jak również zadbanie o to, żeby w godziwych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywali kary pozbawienia wolności, a przede wszystkim, żeby podlegali procesowi resocjalizacji, przede wszystkim przez pracę, przez naukę, przez wszelakie programy resocjalizacyjne, kontakty z rodziną i wiele, wiele, wiele innych elementów. Także to jak gdyby, jak jest utrzymanie, to... A jeszcze dalej. Wobec powyższego, ponieważ zarabia dany więzień, czy odciągane są mu te... To co panu, to co powiedziałem, 45% z wynagrodzenia osadzonych, jeżeli osadzony otrzymuje minimalne wynagrodzenie, a każdy musi je otrzymać na pełnym etacie, to 45% idzie na fundusz aktywizacji zawodowej, z tego kontrahenci, którzy zatrudniają, otrzymają 35%. W tamtym roku ten fundusz wypracował 145 milionów w całej Polsce. Z tego, co pozostanie osadzonych, to idzie na zobowiązania alimentacyjne, na nawiązki wobec sądów, wobec osób poszkodowanych, na zadłużenia komornicze, na tak zwaną żelazną kasę, potocznie mówiąc, czyli połowa z tego, co im zostaje, otrzymują przy wyjściu na pierwsze dni. Jak również jest coś takiego jak Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i Osób Pokrzywdzonych i na to też część ich wynagrodzenia jest przekazywana. Także naprawdę ci osadzeni, którzy pracują 160 godzin w miesiącu, przy swojego uposażenia dostają 200, 280 zł na rękę. Tak. No a jak ma potrącenia, to praktycznie no, oni się resocjalizują, nie są 23 godziny pod celą, tylko po prostu przebywają, pracują. Ale nie wszyscy chyba chcą pracować. Wszyscy, którzy są zdolni, każdy ma obowiązek pracy. Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym do 90 godzin każdy ma obowiązek pracy. Jeżeli nie, to my to weryfikujemy, sporządzamy wnioski o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Natomiast jeżeli są chętni, są zdolni i zdrowi, posiadają odpowiednie kwalifikacje, to również u nas w administracji, i na warsztatach, i na kuchni, i w pralni, jako elektrycy, jako monterzy, wszelkiego rodzaju profesja też pracują, nie ma z tym problemu. Dziękuję bardzo. Czy możemy przejść dalej? Czy są jeszcze pytania? Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli możemy, to dziękujemy. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze, za przedstawienie. Tutaj, jeśli można, ktoś byłby chętny, to w miejscu swojego zamieszczania. Przepraszam, emerytów też możecie zapytać. Tak, jeszcze tylko dopowiem, że emerytów również od tego roku zatrudniamy, emerytów służby więziennej na stanowiska cywilne. W miesiącu maju zatrudniamy trzech byłych funkcjonariuszy. Otrzymują takie same umundurowanie, bez dystynkcji, bez stopni i generalnie, także jak pan Grzegorz ma ochotę, to zapraszam. Dziękuję. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacje o stanie dróg na terenie miasta i gminy. Sprawozdania państwo dostali, informacje o stanie dróg państwo dostali. Proszę pana Mariusza Remera, kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Czankowie. Czy chce pan coś dodać do sprawozdania, czy to proszę bardzo. Tylko dodam, że jak państwo widzicie, roboty jednak od 123 idą pełną parą, bezpośredni do tych cieśli, na razie żadnych tam nie mamy studium wykonawczy. Jak powiem, posuwają się z robotami zgodnie z swoim harmonogramem. Cieszę się, że mogliśmy to jakoś połączyć wszystko i zapewnić ten dojazd do posesji, bo najpierw była wersja, że będzie to całkowite zamknięcie, było będzie straszne utrudnienie, no ale póki co na razie jakoś funkcjonuje to wszystko. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli są pytania, może to bardzo bym prosił, bo myślę, że jest sprawa, które jeszcze ostatnio, jak wiem Państwa, w zeszłym roku
No chyba prawie wszystkie, wszystkie wyjaśnili i załatwili. Ze swojej strony, jeżeli są jakieś problemy, to prosiłbym bardzo, może problem, a jak nie, to czy ograniczę bardziej, jak to dzieje do nas. Czy mają Państwo pytanie do Pana Dyrektora? Tak, proszę. Ja takie pytanie jest. Mieszkam na ulicy Zachodniej, to jest droga 174 i tam jak był robiony chodnik z lewej strony, ja nie wiem jak to nazwać, tam jest taki pas zieleni zostawiony przy krawężniku. Takie wysepki, ale nieduże, to jest 40-50 cm. Żeby była możliwość likwidacji tego, po prostu i tak jak jest z prawej strony, tak zrobić z lewej strony, żeby była całkowita powierzchnia. Możliwość na pewno będzie, tylko nie mogę panu zaręczyć, że ciągnięcie na szczotki. Bo te, które mam, to generalnie mam już rozdysponowane w większości. Ale mogę to przyjąć, jak jest odpowiedzmy jakaś rezerwa mi się dodatkowym do czymś środki. To jest zrozumienie, bo to nie jest problem. Generalnie, bo to tylko jest wstawienie tej kostki. Myślę, że moglibyśmy to zrobić. Jak to przeliczymy, to jest metr, bo nawet jak nie mam pojęcia, jak to może być metr przeliczenia, to jest kwota. Myślę, że jest to do zrobienia. A jeżeli jest coś tak, że to przyjmuję jako pana, to ja postaram się zrealizować. Nie, bo tam się też rozsadzi krawężniki. Były kiedyś drzewa i te drzewa zostały wycięte i tam też by trzeba było krawężniki uzupełnić w niektórych miejscach. Też po tej stronie. Nie widzę teraz. Dobrze, dziękuję. Jeżeli to jeszcze odpowiednie, jeżeli Państwo pozwolicie, to się robi, kiedy my u Państwa mówiliśmy o połączeniu chodnika z ulicy Portowej z ulicą Zachodnią i przejściem dla pieszych. Chciałem Państwa poinformować, że w najbliższym czasie wykonam ten chodnik, ponieważ dokumentację, znaczy zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu, tak, które jest teraz wymagane, musieliśmy to wyrysować, to przejście zatwierdzić, opinię Policji Komendy Wojewódzkiej, jak również u marszałka zatwierdzić to wszystko. Na dzień dzisiejszy mamy to przyjęte. W tym roku do zrobienia będzie to połączenie wykonane. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do Pana Dyrektora? To może ja tylko mam takie pytanie. Panie Dyrektorze, znaczy cieszymy się, że droga wojewódzka 123 idzie, ale mam takie pytanie, czy nie szło tego robić jakimiś etapami? Na przykład. Proszę pana, to są środki zewnętrzne, bo te pamiętam. Generalnie, jak się pozyskuje te środki, to po prostu też zostało podzielone na dwie części. I wydaje mi się, że zabawa w jakieś większe dzielenie na inne części, no to... Tak, znaczy nie chodzi o dzielenie, tylko wie pan, samo wykonawstwo. Tak, 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 bo nam wydłuża automatycznie później wykonawstwo, bo teraz wykonawca ma większą część do swojej dyspozycji. Ja wiem, bo taki dobry pan to chodzi pewnie uciążliwości, ale wie pan, to musimy wtedy potrzebować lepiej. Nie, no zgadza się, tylko mówię, no nie wie pan. Wydaje mi się, wie pan, że nie jest aż tak źle, bo... Ja nie mówię, że jest źle, tylko... Musimy lepiej przeżyć, że tak powiem, no warto chyba się przemęczyć, bo... Zadanie jest tu tyle lat, była bardzo. Nie, no oczywiście, cieszymy się bardzo, że ta droga jest. Myślę, że z tej strony naciskamy wykonawcy, żeby jak najdłużej te przejazdy były umożliwione, to przyjdzie taki moment, że to jest oczywiście wykonawca odbudowę na jakimś tam odcinku. To będzie na planie, to nie będzie ta droga, to nie będzie opiekowana, wyborytowana i kamień zamierzony, tylko to będzie etapowane. O, właśnie na to czekałem, czy to będzie tak jak w tej chwili rozgrzewane na całości, czy nie, bo muszę przyznać, ja obserwuję budowę tej drogi codziennie właściwie, tak? Tak, że widzę jak postępy prac idą i no jestem pełen podziwu. Powiem pan szczerze, że etapy mogę panu powiedzieć nawet, bo ja widziałem dokumentację, opiniowałem, jeżeli chodzi o zamknięcie tej odcinki, czyli jest to robione od szkody szklanej do, przepraszam, od firmy Tomek, która sprzedawała drogi 3443, do Huty Szklanej, to jest pierwszy etap, później od Huty Szklanej do Jadopola, tak się nazywa. Tam jest też połączenie, że można ewentualnie tą drogą się połączyć z drogą 123. Takie odcinki, gdzie jest możliwość zawsze przejechania jakimiś drogami gminnymi. Tak to zostało opracowane. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Dyrektora? Proszę bardzo. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie, bo tutaj w tym piśmie nie znajduję nic o poprawie nawierzchni przy ulicy Poznańskiej. Pan jest najpierw, ja się spodziewałem tego pytania. Tak. Ja mamy na czerwono, w tym ziemię. Czy coś w tym kierunku będzie to znaczy, w tym roku? W tym roku tutaj wyłącznie będzie to zlecenie, że zostało wystawione po dniach wolnych. Wykonawca, który obecnie w rezerwie wykonuje, przyjedzie, to jest z firmy Zagrania Szczecińskiego i wykona uzupełnienie tego istniejącego, tych ubytków, które są. Natomiast jeżeli chodzi o nową nawierzchnię, nie pozyskałem na dzisiaj, nie otrzymałem środków, bo koszt tej ulicy wykonania to jest 900 tysięcy.
od placu do powiedzmy ogródku działkowego, jak już mam wyliczone. W związku z czym nie otrzymałem na to zadanie żadnych środków, więc już mogę powiedzieć, że w tym roku na pewno tego nie zrealizuję. Natomiast te ubytki zostaną uzupełnione. Szczególnie mi chodzi przy obfitych opadach deszczu. No, tam stoją ogromne kałuże i to naprawdę... Znaczy, wie pan, kałuże do deficytu wynikają z tych ubytków, ale również od kształceń nawierzchni. Natomiast z tego to ja nie będę które są takie powodują hałas, jakieś zagrożenie dla rowerzystów. Po prostu w tym momencie to zostanie wszystko, bo jak Państwo zauważyliście, to nie są głębokie dziury. To jest taki tak zwany ktoś kiedyś wymyślił cienki dywanik. To jest dla mnie masakra, nie tylko na tej drodze, bo ten cienki dywanik ileś lat wytrzymał i teraz wszystko powiem takie plastiki odpadają z tej nawierzchni. I co ja mam w tym zrobić, kiedy ja mam centymetr grubości, prawda? Natomiast ja zwykła masa ma tam ziarna o grubości 8-12 mm. No to nawet nie jestem masą tego w stanie zrobić, a frezowanie takich kwadracików, to żaden wykonawca mi nie przyjedzie takich małych powierzchni robić, bo może albo większe powierzchnie, albo całe. Ratujemy się tym, co możemy. Ja to wszystko rozumiem, tylko... No, to nie tak, panie Doli, że nie mogę powiedzieć. No trudno, wie pan, takie mamy relacje. No tak, no, ale ja pan burmistrz zapewniał, że będzie to w tym roku, czy w przyszłym... Znaczy, tak. Tak. Prawdopodobnie, a jeśli nie w tym, to w następnym. O właśnie, to jest tak, bo ja... Ale prawdopodobnie... ...w przyszłym, tak jak mówię, i może to droga burmistrza jest na moim planie. Nie, nie otrzymałem. Zresztą powiem szczerze, że... Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pana kierownika? Nie, to dziękuję. Dziękuję za przybycie i proszę pana Grzegorza Kazimierczaka, dyrektora zarządu dróg powiatowych. Dobry państwo, Grzegorz Kazimierczak od 2 miesięcy pełnię tą rolę, czyli dyrektora zarządu dróg powiatowych. To samo jak kolega. Państwo dostali nas sprawozdanie. Nie ma tych kilometrów dróg, które co ma kolega wojewódzki, mamy tylko 13 kilometrów dróg powiatowych na terenie gminy Krzyż. Działania, które podjęliśmy, to typowo utrzymaniowe, tylko w zeszłym roku i każde wycięty, drobne remonty i tak dalej. Chociaż stan tych dróg powiatowych na terenie gminy Krzyż uważamy za dobry, zadowalający, powiedzmy, w ten sposób. Nie może oczywiście, one są w stanie utrzymać. Obawiam się troszeczkę, jak tu kolega się, znaczy dobrze, słusznie mówi, że budowane jest droga 123 i super. Czyli to czekaliśmy od wielu lat. Tyle tylko, że dla dróg, szczególnie jednej drogi powiatowej, będzie to, jak będzie oddana do użytku, będzie to dorżnięcie. To jest droga z Bielenia. No, ale to muszę stwierdzić. Będziemy się potem zastanawiać, co ten pan wspólnie razem zrobić. Jeżeli państwo mają pytania, ale mocha jeszcze jedna rzecz. Macie państwo, widzę w programie podjęcie uchwały, zmieniający uchwałę. Chodzi o tę ścieżkę pieszo-rowerową z Krzyża do Drabska. Ta zmiana, nie wiem, czy zostało już państwu tłumaczone, czy nie, ale powiem tylko jedną rzecz, że chcemy pozyskać fundusze na budowę tej ścieżki, poszerzenie drogi, budowę tej ścieżki. W związku z powyższym musieliśmy zmienić nazwy, dostosować do na dzień dzisiejszy funkcjonujących programów, tak żeby można było po wykonaniu dokumentacji, do uzyskaniu wszelkich pozwoleń, od razu wystąpić o dotację na budowę tej ścieżki. Nie będzie to budowa jednoroczna na pewno, bo to jest rzeczą niemożliwą, bo koszt budowy jest bardzo kilka milionów złotych. W związku z tym sam powiat tego dźwignie. Oczywiście będziemy na pewno rozmawiać z panem burmistrzem i z panem wójtem na temat współfinansowania, ale też nie teraz. Także będziemy mieli dokumentację, będziemy mieli wszystkie pozwolenia, to w ten czas wrócimy się do państwa. Prosimy się na spotkanie, może żeby porozmawiać na spotkanie. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję, czy są pytania, proszę radny. Ja mam pytanie. Ostatnio miało miejsce zdarzenie, tutaj ulica Kalinowa, tam jest Dino, nowo wybudowany obiekt. I z tego, jak się wyjeżdża Kalinową, wpisując się w Wojska Polskiego, tam nie ma widzialności. Szczególnie od strony cmentarza. Ja nie jestem prokuratorem i nie badam tą sprawę, kto miał winę i tak dalej, ale pan burmistrz też potwierdził, że jednak jest tam ta widoczność słaba.
Ze względu na drzewa. Te drzewa są przewidziane do wycinki. 6 sztuk jest, mam to napisane w planie do wycinki, z tym, że powiem Państwu w ten sposób, w przeciwieństwie do kolegi cierpimy na chroniczny brak pracowników, a nie wszystko możemy zlecać. Mam jednego pracownika na obwodzie w Wieleniu, tu jest kierownik, żeby wyciąć kilka drzew, coś, tak zwany spender, więc wszystkich obwodów drogowych, żeby mieć 5-6 pracowników i te drzewa tu wycinać. Zaraz po tym weekendzie te drzewa mają być wycięte. Mam takie obietnice od kierownika obwodu drogowego w Wieleniu. W związku z powyższym ta widoczność powinna się w tym momencie poprawić. Ja wiem, o co chodzi. Byliśmy nas z komisją niedawno temu, oglądaliśmy to i wiem, w czym jest rzecz. Także jak tylko będziemy mieli wolne moce przerobowe, to bo nie mogę tego nikomu zlecić. Powiem Państwu szczerze, pan kierownik, pan Mariusz mówi, że ma problemy finansowe. My mamy wręcz fatalne, tragiczne. Przeciwieństwo do nas. Nie wiem, czy macie, czy nie. Panie dyrektorze, skoro pan taki rzutki jest, to ja bardzo bym prosił, po prostu ta sama sytuacja jest w przypadku, jak to odpowiedzieć, od pana Miśkiewicza? Ta sama sytuacja. Po drugiej stronie, dosłownie. Mhm. Pan Dziemia wie, o co chodzi. Dzwonimy się, ja może ja tu przyjadę w przyszłym poświęcie. Jak już piły muszą, tylko to trzeba mieć pozwolenie. Dobrze, a to spotkamy się, porozmawiamy, dobrze? Bo nie znam tego tematu. Ten temat tam znam, a tutaj nie wiem, o co chodzi. Ale to spotkamy się z panem burmistrzem, mówimy się dokładnie, o co chodzi. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Tak, to proszę. Ja mam takie pytanie. Przysłyszałem w zebraniu wiejskim w Żelichowie i tam mieszkańcy zgłaszali problem tej drogi powiatowej z Gieczynka do Żelichowa. Bo tam praktycznie tam jest cały skierowany objazd. No teraz jest tak. I czy tam się planuje chociaż doraźne naprawy, żeby poprawić stan tej drogi? Bo tam z tego, ja nie jechałem tą drogą, ale z tego, co mieszkańcy zgłaszali, to podobno tam jest stan, jest straszny tej drogi. Tak się składa, że pan starosta obecny dał numer telefonu mojego księdzu proboszczowi. Także nie wiem, czy Państwo nie będę mówił, bo wiecie, o co chodzi. Praktycznie 2 razy w tygodniu na telefon. Tak, ale droga jest przejezdna, jest w dobrym stanie. Znaczy, powiem jeszcze inaczej. Na terenie naszego zarządu dróg powiatowych mamy 330 km dróg, z czego 27 km jest w stanie nieutwardzony, gruntówek. To jest przede wszystkim droga z Wielenia przez Mężów do Rzecinia, to największa, ale również w tym terenie, tam w tej okolicy są problemy, jest kawałek tam drogi nieutwardzonej, tam jest i trylinka, i dróg, takie różne inne rzeczy. Tworzyliśmy nie tak dawno temu z zarządem powiatu plan remontu, modernizacji, przebudowy różnych odcinków dróg na terenie całego powiatu i powiem także, ten odcinek był bardzo brany pod uwagę. Jeszcze nie mamy stworzonego na 100%, ale ten odcinek jest bardzo brany pod uwagę, jeśli chodzi o poszerzenie i zrobienie nowej nawierzchni, dlatego że raz, że to jest bardzo wąsko, a dwa, że nawierzchnia jest w stanie... Z tego, co mi wiadomo, panie dyrektorze, to wykonawca chyba jest też w obowiązku utrzymania tego objazdu. Tak, wykonawca 123 jest w obowiązku utrzymania tego objazdu. Także myślę, że tu będziemy się bezpośrednio do wykonawcy. Współpracujemy z panem kierownikiem i bardzo często rozmawiamy i on w swoich, powiedzmy, w swoim nadzorze stara się tam też to było zrobione. Ja też tam wysyłam praktycznie 2-3 razy w tygodniu kierownika obwodu drogowego z Wielenia, żeby kontrolował ten stan i jak coś jest nie tak, żeby starał się utrzymywać. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Tak, proszę. Ja chciałbym taki wniosek złożyć do Państwa o oznakowanie pionowe zjazdu z tej ulicy powiatowej, drogi powiatowej do Drawska. Jeżeli jedziemy w kierunku Drawska, to przed mostem kolejowym, jadąc z Drawska za mostem kolejowym. Jest taki zjazd po lewej stronie z Wysepką. Jest oznakowanie poziome, brak jest oznakowania pionowego, z której strony należy tą Wysepkę pomierzyć. Rozumiem. Dobrze. Orientuje się pan w tym tak? Ale zwróciło pani tam brak oznakowania pionowego. Nie ma w ogóle znaku pionowego, a znak poziomy nie jest widoczny, bo to jest na wzniesieniu. Oczywiście. Także dopiero jak na wzniesienie dojeżdżamy, to poziom jest pomocniczy. Tak, oczywiście. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pani dyrektora?
Jeżeli nie, to dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolicie, to się pożegnamy. Dobrze, dziękuję. Panu wyprowadzę. Żeby nie było godziny. Dobrze, to proszę państwa, 5 minut przerwy. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Sprawozdanie wszyscy państwo dostali. Mam nadzieję, że ze sprawozdaniem się zapoznali. Czy są pytania do pani dyrektor w związku ze sprawozdaniem? Jeżeli nie ma, to dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Krzyż Wielkopolski za 2018 rok. Proszę panią dyrektor o przedstawienie uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Pozytywnie. Panie Natalio, proszę o odnotować, że jest 14 radnych obecnych. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. A przepraszam, 13 radnych, bo radnych jest nieobecnych. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest państwa za przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Krzyż Wielkopolski za 2018 rok? Proszę nacisnąć guzik. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla działek nr 477/1, 478/8 i 476/12 przy ulicy Wojska Polskiego. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla działek nr 477/1, 478/8 i 476/12 przy ulicy Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Tak, proszę. To prawda, ten temat był omawiany wczoraj. Nie wiem, źle mówię, na komisjach. Zostałem skrytykowany przez niektóre osoby. Niemniej jednak ja już nie pamiętam. Ale mam pytanie do państwa rady. Przed podjęciem tej decyzji za, przeciw. Co się stanie, jeżeli na tej wąskiej ulicy do tego sklepu nowo wybudowanego przyjedzie samochód, żeby duży samochód. Ja mówię, myślę o tirze i tak dalej. Jeżeli stanie na tej wąskiej ulicy, to dojazd osób do bloku Placu Zwycięstwa 7 jest niemożliwy. Dziękuję i tylko tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Tak, proszę bardzo. Ja chciałem się zwrócić z oficjalnym wnioskiem do Szanownej Rady o ponowną analizę właśnie tutaj, co już o czym też powiedział pan radny. Sytuacji, jaka tu jest na tej ulicy, że jest bardzo wąsko i nie za bardzo tam można dojechać. Dodatkowo jeszcze tylko tutaj chciałbym uzupełnić informacje, jeżeli mogę, i przedstawić Radzie, że z tymi potencjalnymi tutaj inwestorami były już prowadzone przeze mnie rozmowy w kierunku działki Czesienkiewicza, gdzie tutaj przedstawię projekt jest zrobiony do analizy. Proszę. Gdzie dojazdy są bezkolizyjne i nie powodowało to żadnych utrudnień. Nie wiem dlaczego, ale nie zostałem poinformowany przez tych inwestorów potencjalnych, że zamierzają zmienić lokalizację. I właśnie w nawiązaniu do powyższego zwracam się z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie. Ewentualnie zawieszenie tego głosowania w tej chwili i... Znaczy, jeżeli mogę... Czy jest to zasadne, nie? Znaczy, jeżeli mogę panu przerwać, to tak naprawdę bardziej sama uchwała, którą podejmujemy, dotyczy tylko i wyłącznie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z dwóch miejsc postojowych na
jedno miejsce postojowe dla każdych 50 metrów kwadratowych, tak? Tak, ale jest to, panie przewodniczący, ściśle związane z inwestorem oraz później potencjalnym najemcą. Bo skoro jestem przekonany o tym 99%, ta uchwała nie zostanie podjęta, to Petko czy tam Rossmann odstąpi po prostu, żeby wejść akurat w to miejsce. Że jest to kluczowy temat, punkt w tej sprawie. To jest kluczowe. Czy to będzie, czy to nie będzie, to zależy stricte od tej uchwały. Dlatego prosiłbym jeszcze o analizę ewentualnie wstrzymania głosowania w tej chwili. Czy ktoś z Pana pytanie? Tak, proszę bardzo. Ja rozumiem, że Pan występuje z ramienia inwestora. Jeżeli jest taka prośba ze strony inwestora, to ja... Przepraszam, to jest którego inwestora? Aha, nie. Ja jestem inwestorem, jeżeli chodzi o to, ja obiegnę z tymi samymi potencjalnymi najemcami, które prowadzą do zmowy. A teraz o zmianę planu złożył kto inny wniosek, tak? Bo to jest tutaj przy Sienkiewicza ten teren. Czyli po prostu tak jakby inwestor zrezygnował z tamtej lokalizacji. Inwestor tylko przyszły potencjalny najemca. No potencjalny najemca. Teraz kwestia tylko podjęcia przez Państwa decyzji, czy faktycznie jest zasadne wpuszczać tutaj sklep, czy zrobić go tam na obrzeżu to. Tak, proszę bardzo. Proszę o ciszę. Rozumiem, że tutaj Pan ogólnie już też ma powiedzmy jakiś czas w głowie, w którym przewiduje taką inwestycję. Jak ta inwestycja może być bezwłocznie, bo ponieważ wszystkie dokumenty już są sporządzone. Dlaczego pan czekał do ostatniego czasu? Szczerze mówiąc, ja się wczoraj dowiedziałem, że akurat tutaj ale jest... Mówią, że co nagle to pod diable. My też nie możemy teraz, w tej chwili zablokować uchwały, która tylko służy miejscowemu planowi zagospodarowania, nic więcej. My nie mamy wpływu na to, kogo potencjalny inwestor weźmie sobie, czy plac sobie weźmie, czy nie. Ale mamy wpływ wszyscy tutaj, jak tu jesteśmy, na rynek miasta i w którym miejsce to będzie wybudowane. Na to mamy wpływ. No ja pana rozumiem, to jest pana interes. To jest mój wniosek, no ja właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały? Pan burmistrz chce zabrać słowo? Zatem jest taki, czy to, co wnioskuje, sprowadza się do tego, że Rada miałaby nie uchwalać w dniu dzisiejszym zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, na której w tej chwili jest restauracja lubuska czy budynek po. Nie przyjęcie tej uchwały, czyli niedokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało na pewno tym, że podnajemcy tego budynku, czyli Petko czy Rossmann, nie wejdą na ten teren, bo nie są w stanie obiekt nie jest w stanie spełnić wymogu, który jest zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi generalnie o to, że na chwilę dzisiejszą tam powinno być 36 miejsc parkingowych, a po zmianie planu zagospodarowania dopuszcza się 18. Natomiast oferta pana, znaczy to, co nam tutaj przedłożył pan Michałek, pokazuje lokalizację obiektu, przy którym jest zlokalizowane 53 miejsca parkingowe. I zgadzam się całkowicie z tym, że bezkolizyjne dojazdy i to w niczym nikomu by nie przeszkadzało. Czyli formalnie rzecz biorąc mamy stan taki, nie uchwalenie tego planu zagospodarowania przestrzennego dzisiaj, znaczy odrzucenie tak, tej uchwały, skutkuje tym, że plan pozostaje, jest wymóg 36 miejsc parkingowych i najprawdopodobniej obie sieci nie wejdą do tego obiektu. Czyli ten, kto to kupił, nie sprzeda tej swojej inwestycji na zasadzie dzierżawy.
Odłożenie w czasie, czyli na przykład podtrzymanie się od głosowania i przełożenie tego na kolejną sesję Rady Miejskiej, w naszym rozumowaniu i myśleniu w zasadzie nic nowego nie wniesie, ponieważ problem i dylemat będzie dalej ten sam. Czy akceptujemy tę zmianę na 18 miejsc parkingowych, czy nie? I tę uchwałę trzeba będzie i tak wywołać i tak. Można jej nie przyjąć, ale tutaj jest, rzeczywiście się zadziało parę takich dziwnych rzeczy, że nie ma jakby obowiązku upubliczniania czy publikowania wiadomości pod tytułem, nad czym urząd pracuje i co przygotowuje pod obrady Rady Miejskiej, prawda? Ujawnia się porządek obrad, zupełnie wyprzedzenie i tamte informacje się znajdują. Jeszcze trzeba umieć czytać z numerów działek, żeby wiedzieć, czego to dotyczy i którą stronę idzie, ewentualnie zadać pytanie w tę stronę. Także dylemat jest dla Państwa w tej chwili taki, czy głosować tę uchwałę, tak, głosować i albo ją przyjąć, albo ją odrzucić. Ośmielę się przypomnieć tylko, że ta uchwała uzyskała na posiedzeniach komisji niemal pełne poparcie. Przy jednym wstrzymującym się dożywaniu. Znaczy ja tego, że tak przerwę, mam jeden dylemat, bo tak na dobrą sprawę nie mogliśmy zostać nie poinformowani o tym, kto tam próbuje wejść, tylko mogła być informacja, że znaczy zgłosiłby się powiedzmy właściciel działki z prośbą o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego z 36 na 18 i podam na dobrą sprawę, nie wiem, no jaką, powiem tak, mam dylemat, jaką mamy pewność. Mogę ja? No to zasadniczo nie mam. Jeżeli jeszcze mogę, to jaką mamy pewność, że powiedzmy nieprzyjęcie uchwały będzie skutkowało tym, że inwestor całkowicie nie wypnie się z krzyża i pójdzie do nas. Na przykład. Do wiele. Ale my jak takie pytanie, powiem panu Piotrze, niech pan się nie gniewa, ale gdyby mu tak myślę, że gdyby mu tak bardzo zależało, to już od 5 lat to by. Takie jest chyba moje zdanie. Bo ja na komisjach państwu nie mówiłam, że złożył wniosek inwestor Petko i Rozma, tylko inwestorem jest firma, przedsiębiorca, która chce wydzierżawić dla Rosmana i Petko. Tak. Nie, no zgadza się. Może źle zostało to określone. Tak, proszę. Wracając do tego pierwszego mojej pierwszej wypowiedzi, ponieważ no jest taka sytuacja, jaka jest, a mówię o Lubuskiej, tutaj mamy drugą sytuację, wobec powyższego stawiam wniosek o wycofanie tego punktu z porządku. Znaczy się, nie wolno mi teraz powiedzieć, że wycofanie, bo już chyba porządek obrad był przyjęty, ale oddalenie tego punktu porządku obrad do nawet na następną sesję czy jeszcze. Tak, proszę. Tu nazwijmy rzeczy po imieniu. Z tego, co do mnie dotarło, wynika, że firma Petko związała się niepisanymi słownymi obietnicami z dwoma podmiotami. Jednym podmiotem jest pan, myślę, że niczego nie ujawnia, a drugim podmiotem jest ten inwestor Szarkowa. I w obu przypadkach firma Petko zawiązała jakieś porozumienie, wstępne uzgodnienia co do tego, że w ich obiekcie będzie ryzyko. I konflikt jest. Wybierze ofertę lepszą. Ale to już jest poza. Chciałbym, żeby była pełna jasność co do sytuacji, tak? Panie Ryszardzie, czyli rozumiem, że składa pan wniosek. Wniosek formalny złożyłem. O wycofanie tego Proszę o podjęcie uchwały w sprawie wycofania punktu 5, czyli wycofanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski. I rozeznanie to w następnej sesji możemy przygotować. Ale po co będziemy mogli się za miesiąc? Pytanie.
No, proszę Państwa, wniosek formalny panu. Tak, może być tylko wniosek w sprawie zmiany porządku ofert. Tak? I bezwzględną większością, także dla czystości sytuacji, to co pan tutaj sformułował, należy rozumieć, jak jest wniosek zmiany porządku ofert polegający na niegłosowaniu, czyli nie. Tak, tej uchwały. Czyli wniosek o zmianę porządku ofert. Dobrze, więc przystąpimy do głosowania. Dobrze. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Przystępujemy nad wnioskiem pana radnego Ryszarda Bartera o zmianę porządku obrad i wycofanie z porządku obrad punktu 5. Podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Krzyż Wielkopolski w Radziałku nr 471, 478 przez 8 i 476 przez 12 przy ulicy Wojska Polskiego. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Za wycofaniem wniosku. Za zmianą porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 8 było przeciwko przyjęciu wniosku, 5 było za, 2 wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Wniosek o zmianę porządku obrad nie został przyjęty. Więc przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla działki nr 477 przez 1, 478 przez 8 i 476 przez 12 przy ulicy Wojska Polskiego. Proszę komisję o wydanie opinii. Komisja Gospodarki. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie pozytywnie. Komisja Skargi Wniosków. Również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski. Proszę nacisnąć guzik. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 11 było za, przeciw było 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawnych. Dziękuję bardzo. Proszę komisję o wyrażenie opinii. Komisja Gospodarki. Jednogłośnie pozytywnie. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Dziękujemy. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy byli za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/35/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy na rzecz powiatu Czankowsko-Trzcianeckiego w roku 2019. Ja nie doczyłam jeszcze raz. Powtarzasz panu przewodniczącym tytuł, bo ja powtarzam? Nie. Dziękuję. Czy są pytania do uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Skargi Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Proszę nacisnąć guzik. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody drzew z gatunku dąb przypółkowy dębina. Taki również jest przeczytany przed chwilą tytuł uchwały. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Jednogłośnie pozytywnie. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skarg i Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody drzewo z gatunku dąb przypółkowy żelikowy. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisja Gospodarki. Jednogłośnie pozytywnie. Komisja Oświaty. Komisja Skarg i Wniosków. Jednogłośnie pozytywnie. Komisja Rewizyjna. Skarg i Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, za było 15. Dziękuję, uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody drzewo z gatunku dąb przypółkowy. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię. Komisja Gospodarki. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skarg i Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Przystępujemy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skarg i Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Czy są pytania do uchwały? Tak, proszę. Czy można otrzymać odpowiedź? Dział 855. Rozdział 85-505 zwiększa się środki na paragrafie 43.00 o kwotę 10,5 tysiąca na prawdopodobnie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WPO na lata 2014-2020 pod działanie wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Tu nie wiem za bardzo, o co chodzi, bym prosiła o wyjaśnienie. Oraz sporządzenie projektu zmiany sposobu użytkowania części obiektu przy ulicy Zachodniej na żłobek organizacji. Kto z Państwa odpowie? Pan Burmistrz? Pan sekretarz, proszę bardzo. Wydatki. Zmiana ta dotyczy nie tylko... Ja szanuję. Zmiana ta dotyczy jednego zadania, odpowiedź jest rozbita na dwa projekty. Po pierwsze, to znaczy tak, informacja ogólna tutaj, przypomnę Państwu, że gmina już aplikowała w miesiącu grudniu do programu Mały Plus o uzyskanie dofinansowania na utworzenie miejsc
żłobków przy ulicy Zachodniej oraz o dofinansowanie na pokrycie kosztów jego finansowania. Ponieważ został uruchomiony dodatkowy program w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który umożliwia nam uzyskanie kolejnego dofinansowania. Dofinansowanie to będzie dofinansowaniem, nazwałbym to komplementarnym, ponieważ po pierwsze pozwoli na pokrycie udziału własnego, ponieważ regułą obowiązującą w programie MALUCH jest to, iż dofinansowanie służy pokryciu 80% kosztów utworzenia oraz funkcjonowania, natomiast 20% gmina musi przeznaczyć z budżetu środki własne. Ten wspomniany przeze mnie program umożliwia właśnie na pokrycie 20% wkładu własnego oraz dzisiaj mamy o wiele szerszą wiedzę niż mieliśmy w miesiącu grudniu, kiedy składaliśmy wniosek, iż najprawdopodobniej miejsc w planowanym żłobku będzie za mało w stosunku do sygnałów płynących tutaj z otoczenia i chcemy tutaj przygotować się na przyjęcie, nie wiem, 16-24 dzieci. W ślad za tym nawiązaliśmy współpracę z jedną z firm, która ma nam pomóc po pierwsze w przygotowaniu tego wniosku komplementarnego, ale wymaga to głębszego spojrzenia, ponieważ wkraczamy już tutaj w obszar dwóch projektów. Nie jesteśmy na tyle tutaj przygotowani, aby sami sobie poradzić, jeżeli chodzi o późniejsze rozliczenie. Mamy tutaj przynajmniej taką nadzieję, iż kwota przyznana w ramach programu MALUCH, jeżeli okazałoby się, że chcielibyśmy wnioskować o przesunięcie pewnych zadań w ramach złożonego projektu, mam tutaj na myśli na przykład środki, jakie planowaliśmy przeznaczyć na tą tak zwaną część inwestycyjną, ponieważ na etapie wnioskowania, składania wniosku o dofinansowanie w miesiącu grudniu planowaliśmy oczywiście także w budynku przy ulicy Zachodniej, natomiast w innej jego części. Przeniesienie w inną część budynku zmienia troszeczkę strukturę kosztów wykazanych we wniosku, więc tutaj spodziewamy się też pomocy tej firmy w takim pokierowaniu sprawy i takim przygotowaniu projektu, aby pewne oszczędności wykorzystane w ramach części inwestycyjnej być może na przeznaczyć na inne koszty. Plus oczywiście to, co powiedziałem, sprawa uzupełnienia o dodatkowe miejsca w żłobku. Natomiast tutaj mówimy o kwocie 4,5 tysiąca, natomiast 6 tysięcy złotych ma to służyć pokryciu przygotowania samej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponieważ przepisy samego rozporządzenia dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3, tak się to przepis nazywa. Natomiast są określone zasady i wymogi, plus oczywiście nakładają się na to inne przepisy związane z funkcjonowaniem placówek tego typu. W ślad za tym musi powstać ta najnormalniejsza dokumentacja projektowo-techniczna, która zgodnie z przepisami pozwoli na utworzenie tego żłobka. Czyli panie sekretarzu, ujmując w jednym zdaniu, te pieniądze są przeznaczone dla kogoś na sporządzenie wniosków o aplikowanie ośrodków. Tak? Tak.
Znaczy nie na, nie, nie, 4,5 tysiąca jest to kwota przeznaczona dla firmy, która ma nam pomóc czy przygotować projekt. Natomiast 6 tysięcy jest to kwota, którą przeznaczymy na dokumentację projektowo-budowlaną. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno pytanie. Jak długo i dlaczego jeszcze będziemy przeznaczać pieniądze, bo podczas poprzedniej sesji było to 5 tysięcy, teraz 45 tysięcy na konserwację oświetlenia ulicznego. Jak długo i dlaczego? Takie zostały zawarte umowy. Do końca tego roku jesteśmy związani tą umową i będziemy płacić tak do końca roku. Bo wcześniej mówisz taką umowę podpisał? Ja nie podpisywałem umowy. No ale ktoś podpisał do tego. No, przecież to jest jawne, jawna informacja. To ja pytam, gdzie była komisja rewizyjna poprzedniej rady. Można zapytać, gdzie byli wszyscy pozostali radni. Dziękuję. Nie byli informowani. Niestety. Paragraf 60-50, dział 600. Mam pytanie, rzeczne pytanie. Chodzi mi o, dlaczego wykreślone zostało w Starych Gliwicach budowa chodnika, co było w budżecie, czy to jest na prośbę sołtysa? W Bielicach Nowych. W Bielicach Nowych, przepraszam. Tak. I drugie pytanie, to jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, puta szklana Lubcz Mały i wykreślony jest Lubcz Wielki i Kuźnica. Czy to jest na prośbę sołtysów, czy to jest Rady Sołeckiej, czy tego, chciałbym dowiedzieć się. Zresztą jeden pan sołtys jest, to może odpowiedzieć. Wszystko dla pani Lodzi. Można uzupełnieniu? Czy to pani Lodzi tak jak czy ktoś z Państwa już powie? Może trzeba się zagubiłem się. Może najpierw o tych chodnikach, tak? Tych sołeckich, tak? Tak się niestety dzieje, że chodniki są budowane z funduszu sołeckiego, który jest zaplanowany na dany rok. I tak krawiec kraje jak materii staje, na tyle mieli i na tym się skończyło, bo po prostu nie ma więcej funduszy sołeckich. Jesteśmy w trakcie rozmowy z panem sołtysem i jest planowane w tym roku wybudowanie tylko z takich 50 metrów tutaj. No i było 8 tysięcy. Nie, i ta zmiana była wprowadzona chyba dwie sesje wcześniej. W tej chwili jest to zadanie, ale w innej klasyfikacji. 8 tysięcy jest na i nie ma załóżnika. Czyli tam jest, ale w tym tutaj nie ma. Bo to nie jest wydatek majątkowy w tej chwili, tylko wydatek bieżący, dlatego nie ma załóżników. W załączniku 6 natomiast drugie to jest, dlaczego wykreślone jest Lubcz Wielki, czy to jest na prośbę sołtysa, czy Rady Sołeckiej? Z planu, który został przyjęty w ubiegłym roku, na rok 2019, z budżetu, mieliśmy zaplanowane 300 metrów drogi w Lubczu Wielkim, 300 metrów drogi w Lubczu Małym. 500 metrów drogi w Kuźnicy Rzeźnikowskiej i 300 metrów w Hucie. Na wspomnianym już przeze mnie spotkaniu z sołtysami przedstawiłem sytuację, że wybudowanie takich odcinków dróg to dalej droga donikąd, ponieważ znowu kawałkujemy zadanie i nigdzie nic nie jest skończone. Zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby zrezygnować w tym roku z 300 metrów drogi w Lubczu Wielkim, z 500 metrów drogi w Kuźnicy Rzeźnikowskiej, i przenieść te odcinki, tak, na Lubcz Mały,
którym rozpoczęlibyśmy drogę od miejsca, gdzie jest skończony natrysk, czyli tam, gdzie się zaczyna plac zabaw i no to świetlica umówmy się. Czyli ja rozumiem, panie burmistrzu, że to cały będzie kawałek od asfaltu do asfaltu w Lubczu w małym zostanie położony w całości i zapominamy o budowie dróg w Lubczu małym, przynajmniej na ten czas. Zobowiązałem się jednocześnie, że w roku przyszłym cały odcinek w Lubczu Wielkim od asfaltu do drogi 173, 174, czyli tu jakby przedłużenie drogi w Brzegach, zostanie pokryty w przyszłym roku. Zobowiązałem się z kolei pani sołtys, że jak będzie mi dane za 3 lata, jak skończy się budowa drogi 123, ponieważ istniało realne zagrożenie tym, że gdybyśmy tę drogę w tym roku, tam, przypomnę, tam jest około 1000 metrów drogi, 1100, a było zaplanowanych 500 metrów, to znowu mamy dokładnie czkawkę drogową. I też gdybyśmy tylko tam pokryli, w sensie położyli na wierzchnię, to istniało duże zagrożenie, że tamtędy pójdzie ciężki transport samochodów wożących materiał do budowy do drogi 123, ona raz dwa byłaby rozjechana. W związku z tym tak się umówiliśmy tutaj z państwem sołtysami i mam nadzieję, że ta niespodzianka pani sołtys Sytow, sołtys Lubcza Małego, bo akurat nie brała w tych rozmowach udziału, nie wiem czy wcześniej usłyszała już czy nie, ale to jest, mam nadzieję, miła niespodzianka, że ta droga w pani w sołectwie zostanie od początku do końca zamknięta i zrobiona. Dziękuję bardzo. Ja pani radna. Chciałbym być sołtysi wyrazili zgodę, żeby nie było, że, bo to jest głosowanie teraz. Zacznijmy od tego, że to, gdzie budujemy, gdzie kładziemy na wierzchnię, to jest decyzja Rady Miejskiej. To jest decyzja Rady Miejskiej. Sołtysi mogą wypowiadać na ten temat swoje zdanie. Mogą wnioskować, mogą zabiegać, mogą lobbować. Natomiast zdecydowanie tak, to, co tu głośno powiedziałem w tej chwili, działo się na spotkaniu z sołtysami i sołtysi wyrazili, pierwszego dnia wyrazili wszyscy obecni, drugiego dnia był jeszcze jeden sołtys, który miał, u którego się zrodziły inne problemy, ale dogadaliśmy się i też uznał takie rozwiązanie jako właściwe. Chcę powiedzieć, że dalej hołduję takiemu przekonaniu, że nie ma sensu kawałkami coś robić, warto jest zrobić raz i do końca. No i dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do uchwały budżetu? Tak, proszę. Panie skarbnik, ja mam taką uwagę w załączniku numer 3 do uchwały budżetowej. To jest plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego lub trzymały. Tak jest najprawdopodobniej błąd, bo plan jest 13 587,90 zł. Zmianę mamy w minusowaną kwotę, ale plan po zmianach mamy dalej tą samą kwotę. Tak powinno być 0, prawda? I jeszcze ten temat, który był wcześniej poruszany. Powiedziała pani, że ta budowa chodnika w Wielicach Nowy nie jest wydatkiem majątkowym. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego budowa chodnika na terenie wsi Łokacz Wielki jest tym wydatkiem majątkowym, a jedną i drugą mamy właśnie w tym planie wydatków z Funduszu Sołeckiego. Pokaż wielka, jaka wartość? 17 tysięcy. Albo powyżej 10 tysięcy. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Tak. Pominąłem pewną informację. To jest nie tylko dobra wiadomość dla pani sołtys Sydow, natomiast nie ma tu pani sołtys Putymy, ale też jest dobra wiadomość, bo to, ta droga w Lubczu to nie jedyna, którą zrobimy. Zrobimy w tym roku jeszcze na pewno odcinek drogi w Hucie od skrzyżowania Bogu posesji pana łamie RODO, to przepraszam, co pan każe? Do mostku. Natomiast jest zlecone przygotowanie dokumentacji technicznej na zrobienie tego odcinka 300 paru metrów, nie, niecałych 300 metrów od drogi 123 do tego mostku, czyli tu obok firmy Standref. Ale technologią taką, jak jest zrobione
w brzegach ze względu na duży ruch ciężkich pojazdów tworzących materiał i gotowe produkty. Z tym, że ten odcinek tej drogi bitumicznej o wyższej jakości, mówię, przygotowanie jest dokumentacja, co nie oznacza, że w tym roku będziemy ją robić. Znaczy ten drogę. Dziękuję bardzo. Radny Maj. Nie mam pytania, to chcę zabrać głos w sprawie tych zmian w budżecie. Akurat to jest tak skonstruowane, że musimy głosować wszystko w pakiecie jako całość, albo być za, albo przeciw, albo się wstrzymać. Jedna rzecz, to już wyraziłem swoje zdanie na komisji i się nie podoba, po prostu burmistrz prowadził zmiany organizacyjne w urzędzie, zmienił strukturę zatrudnienia i tak dalej. To skutkuje, że trzeba znaleźć, że trzeba dodatkowo przeznaczyć 185 tysięcy na wynagrodzenia osobowe pracowników, 14 tysięcy na ubezpieczenia społeczne i 8 tysięcy na składki z Funduszu Pracy. Daje to kwotę w sumie 207 tysięcy. Jeżeli policzymy to przez 5 lat, to daje to kwotę ponad 100 tysięcy miliona złotych. 1 035 000 dokładnie. Burmistrz sam zarządza urzędem, ma takie prawo, ale my jako Rada, my się pod tym musimy podpisać, bo my musimy te środki uchwalić. A tu na tej sali był wielki problem, jeżeli chcieliśmy o 21 tysięcy, w przypadku gdyby wszystkie osoby wykupiły tą wieczystą dzierżawę, a teraz lekką ręką przez 5 lat wyda się co najmniej 1 000 000 zł. Więc ja nie będę miał wyjścia, ale ja będę głosował przeciwko tym zmianom w tym budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu. To prawda, nie było to pytanie, a jakieś wnioski czy przemyślenia. Natomiast żeby osób oglądających czy słuchających naszego posiedzenia dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, chcę powiedzieć, że środki te zawierają również w sobie wielkości, które są związane z tym, że w tej chwili w urzędzie zatrudnione są 3 osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i trzeba się liczyć z odprawą emerytalną. Jedna osoba odeszła w tym roku z pracy i już została wypłacona odprawa emerytalna. I jeszcze jakby w poczekalni czeka odprawa dla mojego poprzednika, byłego burmistrza, który z tytułu rozwiązania stosunku pracy uzyskania wieku emerytalnego, któremu przysługuje z budżetu gminy 6-miesięczna odprawa. To jakby ktoś policzył, a precyzyjnie wysokość wynagrodzenia burmistrza jest znana, bo była przedmiotem burzliwej debaty na początku naszej kadencji, a wystarczy przemnożyć i zobaczyć, jakie to są wielkości. Więc to nie jest prawdziwy obraz, że ta kwota dotyczy wyłącznie nowych osób zatrudnionych i zwiększenia kosztów z tego tytułu funkcjonowania. Tu po prostu są jeszcze dodatkowe wydatki, które musimy zabezpieczyć. Dziękuję. Czy są pytania do uchwały budżetowej? Nie ma, więc przystępujemy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Dziękuję bardzo, zgodnie. Komisja Oświaty. Komisja Skargi Wniosków. Jednogłośnie. I Komisja Rewizyjna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wziął 15 radnych, 12 było za, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2019-2024. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Zaopiniowała pozytywnie. Komisja Oświaty. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wziął 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Interpelacje radnych, komunikaty i wolne wnioski. Te sprawy, które byśmy poruszyli na wspólnej komisji, nie będę tu teraz poruszał. Wpłynęło nie tak dalej jak wczoraj, czyli po naszym wspólnym spotkaniu, zawiadomienie od wojewody wielkopolskiego, które pozwolę sobie odczytać. Organ nadzoru zawiadamy o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 6/50/2019 Rady Miejskiej Krzyż Wielkopolskim z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie utworzenia żłobka w Krzyżu Wielkopolskim oraz nadania mu statutu ze względu na istotne naruszenie prawa. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 8 kwietnia 2019 roku z upoważnienia i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do... Odbyłam wstępną rozmowę z radcą prawnym z Wydziału Nadzoru i kwestia jest, że kalpa podlega publikacji. Chociaż były różne, są różne rozstrzygnięcia w tej kwestii, różne uchwały są podejmowane. Także wojewoda swoim na stanowisku świadczy, wynika, że ta uchwała musi być publikowana. I jeszcze są jakieś drobne zastrzeżenia do zapisów, które w statucie, czyli wszystkie elementy z artykułu 11 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zostały ujęte. Więcej szczegółów nie znam, więc znała dopiero w poniedziałek. Tak mi pani radczyni powiedziała. Czyli jesteśmy też jeszcze treści nie wiem, ja tylko czytałem zawiadomienie, że takie ten, ale z tego co rozmawiałem wcześniej, to właśnie zostałem też poinformowany, że jesteśmy w trakcie rozmów, nie? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę, radny Majtek. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy robione jest coś z wieczystym użytkowaniem? Bo mamy podjętą uchwałę w tymże temacie przekształceniową z wieczystego na użytkow... na własność. I teraz jest tak, w roku w tymże roku, czyli w 2019, bonifikata jest te 95%. Ponieważ już mamy maj prawie, jeżeli ta uchwała nie zostanie wdrożona w życie i nic się w tym temacie nie robi, to bonifikata 95% wylatuje. Wygaśnie. A wobec powyższego mam pytanie, czy coś w tym temacie się robi? Druga sprawa. Już więcej nie będę zabrać. Następna sprawa jest tak. Polskie Koleje Państwowe. Chwileczkę. Polskie Koleje Państwowe w Warszawie wysłały do urzędów miast na linii kolejowej Piła Gorzów Wielkopolski, granica państwa, czyli tu chodzi o linię 203, informacje, aby zrobić konsultacje społeczne w sprawie przejazdów kolejowych, bo pewne przejazdy zostaną zlikwidowane. Wobec powyższego, czy w zasadzie są tyźni a tych przejazdów jest troszeczkę, mogą być niemile zaskoczeni, że przejazdy zostaną pewne zlikwidowane. Wobec powyższego, panie burmistrzu, takie coś należało też by robić. Ja wiem, że inne gminy, czyli Wieleń, Drawsko, nie Drawsko, tylko po prostu Trzcianka, takie tematy już przerabia, bo ja tylko wiem tyle z rozporządzenia ministra, że przejazd od przejazdu nie może być w odległości mniejszej niż 3 km, a wobec powyższego tutaj Lubrz. A mamy, będziemy mieli za moment nie tylko linię 203, czyli Piła, granica państwa, ale także modernizacja linii, co pan burmistrz mówił,
jest od Wronek do Chorzna, to jest drugi etap, bo Poznań, Wronki, ten etap jest aktualnie wdrażany. Dziękuję bardzo. Nie znam źródła, mowa o jakimś mailu, o jakimś piśmie. Wiem jedno, że na tej linii... Znam, bo wszędzie są w urzędach już informacje. No to w takim razie nie wiem, jak to funkcjonuje, skoro zostaliśmy zawiadomieni przez firmę PKP o tym, że zaczynają remontować przejazdy kolejowe. Zaczęło się to na ulicy Portowej. Ten przejazd jest zamknięty. Wobec tego domniemywam, że jesteśmy po etapie konsultacji społecznych i przyjęto jakieś rozstrzygnięcia, skoro firma PLK już inwestuje. To dla mnie jest to dosyć ewidentne. Zwrócili się do nas, zgłosili się. Jest informacja na stronie internetowej o tym, że przejazd będzie przez około 3 tygodnie zamknięty i on jest remontowany. To jeszcze nam generuje trochę problem polegający na tym, że tam trzeba będzie na długości 30-50 metrów z jednej i z drugiej strony spowodować, podnieść drogę, żeby kąt nachylenia tam zmniejszyć, żeby spinać nie było. Może chodzi o coś innego, bo to, co się teraz słyszy, to przy modernizacji niektórych linii kolejowych są likwidowane przejazdy kolejowe, a szczególnie te, które niektórym rolnikom później utrudniają dojazd do gruntów. I tu chodzi o coś takiego, co prawda chyba Polik powiedział, że niektóre gminy mają opublikowane, to są ankiety. Już opublikowano ankiety, do których mieszkańcy mogą zgłaszać uwagę. To chyba dotyczy tej elektryfikacji odcinka Krzyżpiła, z tego tak, co się działo. Jeżeli mogę, a ten przejazd, panie burmistrzu, tutaj na Włokaczu, to jest robiony w ramach modernizacyjnych. To nie jest związane z elektryfikacją tejże linii. Ale my w tym nie bierzemy udziału. No. My jesteśmy na zasadzie takiej poinformowani i upubliczniamy wiadomość, że ten przejazd jest nieczynny, wyłączony z użytkowania na jakiś czas, a inwestorem i firmą robiącą jest tu ktoś inny. Także... Tak, to ja rozumiem, no. Oczywiście, tu, ale tylko tu chodzi o to, żeby brać udział w tych po prostu konsultacjach, bo może się okazać, że przejazd zostanie zamknięty. I powiedzą, no tak. W sensie zlikwidowane. Zlikwidowane. Ja się zobowiązuję, że sięgniemy, że to zobaczymy, bo przyznam, że ja tu zadałem po sobie pytania i nie kojarzę takiego maila, czy takiej informacji, żeby takie konsultacje społeczne przeprowadzić. Ja że tak powiem, nie pamiętam takiego momentu, ani tutaj siedzący obok mnie, żeby taki dokument wpłynął. A no, staramy się czytać, znaczy czytamy na pewno wszystko. To jest informacja upowszechniana drogą już elektroniczną, mailem, czymś takim? Tak, to jest informacja mailowa. Jak to jest datowane? Ja słyszałem, że na stronie gminy Wieleń ukazała się taka ankieta na temat przejazdów kolejowych. Dobrze, ale mowa jest, że czeka. Ale to mówimy o jakichś stronach, tak? Znaczy jeszcze... Powiem tak, dopóki pan burmistrz nie wyjaśni sobie sprawy z panem radnym Berterem, chciałbym kolegom, koleżankom radnym faktycznie przypomnieć, że zapytania radny składa na piśmie. Wolne wnioski, zapytania dotyczą tylko i wyłącznie zapytań dotyczących tematyki sesji, a wszystkie pozostałe muszą być składane na piśmie. To już coś sobie tutaj ustaliłem, że obie te informacje, jedna jest z serwisu miasta i gminy Trzcianka, druga jest z serwisu Czarnkowa, a pismo z logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nosi nazwę informacja prasowa. Więc nie dziwi mnie to, że nie dotarło do urzędu taka informacja. I na pierwszą wątpliwość, co się robi z użytkowaniem wieczystym. Nie ma już użytkowania wieczystego, są tylko opłaty za posiadane, za przekształcone grunty i wnioski spływają, ale jeżeli ktoś mnie dzisiaj zapyta, ile takich wniosków spłynęło i ile gwałtownie gmina zarobiła, to ja nie odpowiem na to pytanie. Wniosków takich widziałem kilka, może kilkanaście. Może w ten sposób.
I to dotyczy kwot rzeczywiście oszałamiających, 20 kilka złotych, 10 złotych, tak? Tego typu rzeczy. Tak, proszę pani. A czy mieszkańcy otrzymali te pisma? Bo było mowa, że otrzyma każde pismo, tak? O tej możliwości, jak już mieszka. Nie wiem, czy już wszyscy, ale sukcesywnie są dostarczane. Znaczy, realizujemy uchwałę. Uchwała jest upubliczniona, wiadomo, jak to wygląda. Jest transmisja i prędzej czy później każdy z mieszkańców, który jest tym tematem dotknięty, że tak powiem, taką informację otrzyma. Dziękuję. Proszę radna. Chciałam wiedzieć datę wywozu gabarytowy tych przedmiotów. Pani radna Korbik, z tego co wiem, to ma informacje, z którymi z nami się podzieli. Nie, proszę państwa, nie mam informacji, tylko chcę państwu przekazać, bo wiemy, że to jest bardzo pilny obok innych tematów. Temat był na poprzedniej sesji przedstawiciel związku, który na wszystkie pytania nie potrafił odpowiedzieć. W związku z tym, że moje osiedle niedługo zaczęłoby chodzić, nie można by było przejść przed świętami, ponieważ tych wielkich gabarytów było mnóstwo, no to zaczęłam działać. Zadzwoniłam do spółdzielni mieszkaniowi, oczywiście rozumieli sytuację, rozmawiałam i napisałam pismo, proszę państwa, pozwoliłam sobie rozmawiać z mieszkańcami do pani przewodniczącej Sypuły, to jest pani przewodnicząca Związku Międzygminnego, Pilski Region Odpadami Komunalnymi i do Komisji Skarg i Wniosków tegoż związku. Pozwolę sobie odczytać, ponieważ pisałam jako radna, bo gdybym napisała jako mieszkaniec, to nie jestem stroną i dlatego chcę, żeby państwo wiedzieli, co napisałam. Powinnam już dostać odpowiedź, na razie jej nie ma. Szanowna pani przewodnicząca, 28 marca bieżącego roku w sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim uczestniczył przedstawiciel państwa związku, który nie udzielił odpowiedzi na wiele pytań zadanych przez radnych i przybyłych mieszkańców gminy. Bardzo proszę o zapoznanie się z dyskusją dotyczącą działalności związku pod linkiem, tutaj podałam, gdzie szukać, żeby dyskusja podczas sesji mogła być przez panią przewodniczącą i komisję obejrzana, ponieważ nie będę streszczała przebiegu spotkania. Zwracam się w imieniu mieszkańców i własnym z prośbą o odpowiedź, dlaczego związek podniósł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, a w ślad za podwyżką maleje jakość i częstotliwość usług. Dopiero w kwietniu bieżącego roku związek na swojej stronie internetowej umieścił komunikat w sprawie wzrostu kosztów odbioru odpadów na terenie Związku Międzygminnego. Gdzie do tej pory był związek, skoro uchwała została podjęta 22 lutego bieżącego roku? Niektórzy mieszkańcy, tutaj dodam, jeszcze nie otrzymali takiej informacji, że stawki poszły w górę. I dalej piszę. Od 1 kwietnia bieżącego roku należy uiścić opłatę w cudzysłowie z góry do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący, a w kwietniu ma to być opłata podwójna. Pytam więc, kto powiadomił mieszkańców o tej zmianie? Informacja na stronie internetowej związku jest dostępna tylko dla nielicznych. Mieszkańcy nie muszą szukać informacji w internecie, gdyż to obowiązkiem związku jest ich pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach. Związek wymaga, aby opłaty zostały dokonane do 15 kwietnia, a mieszkańcy do dziś, to jest 11 kwietnia, kiedy pisałam pismo, nie otrzymali żadnej informacji pisemnej. Czy jest to państwa zdaniem prawidłowe? Poza tym niezrozumiałym jest żądanie związku, aby opłaty uiszczać z góry. Zawsze bowiem płaci się za dokonaną usługę, a nie a priori. Co jest tego podstawą prawną? Proszę państwa, podczas wspomnianej wyżej wszystkich sesji Rady Miejskiej przedstawiciel związku poinformował, że w bieżącym roku nie będą wywożone odpady wielkogabarytowe, chociaż pani przewodnicząca podczas spotkania w 2018 roku zapewniała, że takie zbiórki będą odbywały się dwa razy w roku, mimo działalności KSZOK-u. 9 kwietnia bieżącego roku ukazała się na państwa stronie internetowej informacja, że w maju i czerwcu na terenie Związku Międzygminnego zostanie przeprowadzona jedna mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Jak ironia brzmi dalsza informacja, iż cytuję, obecnie mieszkańcy gmin członkowskich odpady... Proszę o ciszę. Odpady wielkogabarytowe mogą przywozić na teren firmy Albater w Pile.
Wyobrażają sobie Państwo mieszkańców gminy Krzyż Wielkopolski, którzy jadą do Piły na przykład z meblami i sprzętem AGD? Kto zwróci im koszty transportu? Przesyłam Państwu także zdjęcia z osiedla przy ulicy Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim, ukazujące, jak w XXI wieku wygląda sytuacja przy śmietniku miejskim. Mieszkańcy mają prawo remontować mieszkania, a Państwa obowiązkiem jest odbiór wystawianych przez nich odpadów wielkogabarytowych. Czy mamy czekać do maja lub czerwca na Państwa usługę, gdy nie będzie można już przejść przez osiedle? Zbliżają się święta i apeluję do Państwa, by usunąć zbiorowisko wielkich gabarytów i pokazać, że w ślad za podwyżkami z Państwa strony podąża jakość i częstotliwość usług, bo jak dotąd wygląda to fatalnie. Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa okaże więcej zrozumienia i usunie to składowisko odpadów, będzie musiała zapłacić za wywóz, a kosztami obciąży lokatorów, którzy opłacają wywóz nieczystości. Mamy więc płacić podwójnie. Sugeruję, że może trzeba pomyśleć o zmianie operatora, gdyż jak się okazuje, Antwater jest monopolistą dyktującym warunki. I proszę Państwa, co się stało? Rzeczywiście spółdzielnia mieszkaniowa przychyliła się do mojej prośby, wywieźli te wielkie gabaryty, aż można oddychać, kiedy się patrzy, w przeciwieństwie do widzę innych osiedli, ale w rozliczeniu rocznym mieszkańcy za to zapłacą, bo za darmo nikt tego nie wywozi. Po prostu dlatego, że byli o to bardzo, bardzo proszeni. Bo naprawdę. I teraz wobec tego ja zadaję pytanie. Co zrobił urząd, żeby nie było tych widoków na osiedlach, żeby kiedy idę ulicą Reymonta na rogu nie stał tarcza? Ja wiem, że odpoczęłabym sobie usiadła. Co robimy, bo przecież to nasze miasto i gmina będzie zasypane śmieciami. Dziękuję. Czy pan burmistrz odpowiedź? Czekam na odpowiedź ze strony. Jak pani dostanie odpowiedź ze związku, to myślę, że pani nas poinformuje o treści odpowiedzi. Jeśli otrzymam, a powinnam. To na pewno pani otrzyma, bo z mojej wiedzy w najbliższy poniedziałek o godzinie 13 zbiera się komisja wniosków, petycji itd. Nieskromnie pochwalę się, że jestem przewodniczący tej komisji. I co urząd robi? Łatwiej jest powiedzieć, czego urząd nie robi. Bo urząd nie wywozi gabarytów. Napisaliśmy, telefonowaliśmy do PWOK, otrzymałem pismo, że najbliższa mobilna zbiórka gabarytów będzie miała miejsce na przełomie miesiąca maja i czerwca. Na pani wniosek spółdzielnia zabrała się za wywóz gabarytów, które, co by nie mówić, w sposób nieuprawniony ludzie wynoszą z domu i stawiają w miejscach zupełnie przypadkowych, nie, albo wywożą, proszę? Przy śmietniku, a gdzie mam? To nie jest miejsce przypadkowe, to nie jest miejsce składowania tego odpadu. A gdzie jest przepływ? Nie ma jeszcze. Nie ma miejsca. Aha, do Piły, do Antwatera. Przepraszam, no bo tak. Ale ten cynizm jest, niczemu nie służy i niczego nie wnosi. Przecież pani sobie sama odpowiedziała na pytanie, czy nie warto by zmienić jednego operatora Altfatera na innego, bo przecież wiadomo, że to jest monopolista, czyli nie ma drugiej firmy. Przecież pani sobie sama odpowiedziała na własne pytanie. To jest po pierwsze. Po drugie, używa pani sformułowań śmietnik miejski. Nie rozumiem, gdzie my mamy śmietnik miejski? No, na moim osiedlu. No, miasto. To osiedlowy tak jest. Ale to nie urząd wynosi tam gabaryty i śmieci. A czy ja napisałam urząd miejski? A czy tak? Ale nas zostało nazwane śmietnik. Miasto, a przymiotnik jak miejski, panie burmistrzu. Pani radna, proszę dać burmistrzowi dokończyć. I na pani wniosek spółdzielnia wywiozła. Natomiast przy osiedlu młodych też złożone. I przecież Państwo znacie dobrze problem, że pomimo iż w przeszłości były wskazywane daty wywozu gabarytów bardzo precyzyjnie, to byli tacy mieszkańcy, którzy się do tych dat stosowali i wynosili ten gabaryt dzień wcześniej, ale jak już ktoś sobie w domu remontował i kanapa mu była niepotrzebna, to nie patrzył na datę, wynosił, stawiał i to stało. Czy z tego, co pani przed chwileczką przeczytała, a ja już w lekturze tego pisma poświęciłem chwilę czasu,
Czy z tego mamy wnioskować, że po mieście albo po rejonie PLGOK mają funkcjonować lotne brygady PRGOK i czekać, aż ktoś, kto wystawi kanapę, tę kanapę odebrać i wywieźć? To się nie da. To jest sposób terminowo zorganizowany i tak będzie realizowane. I nie będzie inaczej. Był problem z rolnikami, którzy pytali, a co robić z opakowaniami i tak dalej, i tak dalej. Też na tejże samej sesji było to powiedziane. Wskazano miejsca, ale nikt dzisiaj nie bierze śmieci, nie przetwarza tych śmieci za darmo. Każdy oczekuje pieniędzy, a ponieważ problem z gabarytem ma ten, kto ma gabaryt, to powinien z tym gabarytem udać się tam, gdzie ten gabaryt zostanie przyjęty. Ja w tej chwili nie jestem ani rzecznikiem PLGOK, ani nikogo innego, tylko po prostu wskazuję na pewną logikę funkcjonowania. Pani są. Jest problem, tak jak na poprzedniej sesji była mowa, przecież my nie musimy trwać w PLGOK. Możemy z niego wystąpić. Mogą Państwo radni zawnioskować o wystąpienie. I topimy się we własnych śmieciach. A nie dokończyłem wątku osiedla młodych. Tam jest ułożona taka ładna hałda, i któregoś dnia przedstawiciel tej spółdzielni przyszedł i mówi: wywiozę to, ale musimy się podzielić kosztami. Była troska o mieszkańca osiedla, ale wszyscy mieszkańcy mieli zapłacić za gabaryt z osiedla. Dlatego się nie zgodzimy. Dziękuję. Ja jeszcze... Tak, proszę bardzo. Ja wystarczy, żeby związek podał datę, kiedy będzie wywoził, mieszkańcy by się dostosowali. Ale jak my widzimy ciągle, przepraszamy, wznawiamy dopiero wywóz, zepsuła się śmieciarka. Ta nasza śmieciarka, nazwana kiedyś przez kogoś śmieszną śmieciarką, ponad 10 lat już jeździ. Jeździ tam z powrotem, psuje się. I stąd mój wniosek, skoro my dofinansowujemy samochód strażacki, dofinansowujemy samochód policyjny, to mój wniosek, abyśmy kupili nową śmieciarkę, wóz do wywożenia śmieci. Oczywiście przy wsparciu jakiegoś programu, nie wiem, bo nie orientowałam się, ale są teraz pracownicy przecież zężni i mogą to sprawdzić. Zajmijmy się tym, bo wywóz ten śmieci wszystkich jest ciągle opóźniany, a to awaria, a to coś tam jeszcze. Ale to teraz mówimy o śmieciach czy o gabarytach? Już o gabarytach i o śmieciach. A to śmieciarkę to mamy do gabarytów czy do śmieciarki? Nie, śmieciarka, ale przecież też nie jest wywożone tak jak powinno być. Bo ciągle przepraszają i ciągle jest napisane, że wznawiamy wywóz taki, który miał się odbyć. No, ja śledzę te strony i widzę. Więc może czas połączyć, że taki jest już wniosek. Czyli internetowo jest też informacja i dochodzi. Proszę? Czyli internetowo też jest ale informacja. Ale mieszkańcy nie mają obowiązki w internecie. Nie wszyscy potrzebują internet. Także... Dlatego jest to wielki problem. Wiem, każdy będzie, proszę. Proszę Państwa, bo ktoś nie zwrócił ten temat, ale powiedzieć, że ten związek gminy, po prostu jest, co się tam źle dzieje, bo oni wysyłali, zwróćcie Państwo uwagę, na datę dostarczenia, bo to był listem polecony, listem, znaczy się, pismo zostało sporządzone w marcu, a mieszkańcy dopiero zostali gdzieś 15 kwietnia do czerwienia. Także, a dokładnie trzeba było dokonać do 15. Ja mam tylko pytanie do Państwa radnych, czy Wy sobie Państwo zdajecie sprawę, ile w Trzciance ludzie płacą za wywóz śmieci? Trzcianka nie podpisała umowy z tym przedsiębiorstwem. Za nieselektywne płacą 70 zł, a za selektywne 35. Więc chyba jest różnica płacić takie duże pieniądze, a mniejsze, jeżeli my przystąpiliśmy do tego. Dziękuję. Pani radna, my nie na osobę. Tak, pani radna, my nie na osobę. Pani radna, my nie rozumiemy. Proszę stacji w górę, ale nie za tym. Mówimy o jakości wykonania. Częstotliwość, bo jeśli pani
pani za coś płaci, to pani chce mieć jak najlepsze. I o tym jest mowa. Ja nie neguję tego. My nie dyskutujemy, czy poszedł. Poszedł, bo były inne tam potrzeby w związku, żeby opłacić i tak dalej na to. Ale nie za tym idzie jakość, to jest możliwość. A nie, że zmniejsza się częstotliwość, jakość jest fatalna. Rada Pławińska. Ja chciałam to już powiedziała, to pani Jelena, Jola, ale ja chciałam termin 5-6, to nie jest termin. Chociaż żeby podać datę konkretną, żeby ludzie wiedzieli, kiedy wystawić te gabarety. Ale przecież one już są wystawione do 6. Ale jak nie chcemy zasiąść, ale nie wszyscy wystawią. Nie, proszę Państwa, ja także obserwuję strony i tam tylko jest napisane, że będzie podana. Będę zabiegał o to, żeby ta data została ustalona. A tylko weźcie Państwo pod uwagę na rzecz następującą. Jeżeli mobilna zbiórka była rytmicznie co 4 miesiące i tak mieli problem ze zmieszczeniem się i zabraniem wszystkiego na raz, to w tej chwili po tak długiej przerwie zaplanowanie precyzyjne, oczyszczenie każdego miasta, miejscowości z wszystkich gabarytów, które zostaną wystawione, jest fizycznie niemożliwe do zaplanowania. Bo mogą zaplanować 2 dni na miejscowość, a okaże się, że tych samochodów wycieram 10, a nie 3. Tak? Weźmy poprawkę na to, że są sytuacje takie, w których firmy też wykazują pewną niemoc. Bo się po prostu nie da. Panie Burmistrzu, tylko że mamy odległy czas pomiędzy ostatnią zbiórką, a tej, której nie ma. Zgadzam się. Stąd pewna ta ilość. Nikt nie ogłosił zbiórki i nie wiem kiedy. Gabarytów, a ludzie wystawili. Rada Komarnicka. Chciałabym złożyć wniosek w związku z tym, co się działo w najbliższych dniach, znaczy w ostatnich minionych dniach. Na ulicy Daszyńskiego. W ciągu 7 dni były 2 stłuczki samochodowe. Jedna była dość groźna. Szczęście z nieszczęściem było to, że nie było w tym momencie ani dzieci, ani matek z kostnymi, które tam bardzo uczyszczają. Chciałabym wnioskować o progi zwalniające maksymalnie 2 na ulicy Daszyńskiego oraz chciałabym poprosić o naszych funkcjonariuszy w Krzyżu Wielkopolskim o zwiększenie swoich patroli na ulicy przy Daszyńskiego, ponieważ ta prędkość, jakieś zachowanie niektórych kierowców jest nagminnie złamana. Chciałabym w ten sposób poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo na tej ulicy, a tym bardziej powiedzieć o tym, że to jest jedyna ulica, która nie ma do dnia dzisiejszego pasu. Dziękuję. Dziękuję. Czyli rozumiem tak, proszę. Chcę Ci powiedzieć, że na temat, jakby ćwiczymy od początku kadencji, pani radna tutaj cały czas podnosi i ja rozumiem, potrzeby i ciśnienie ze strony mieszkańców ulicy Daszyńskiego. Już na poprzedniej sesji zostało powiedziane, że mamy zgodę i musimy zrobić dokumentację i zrobić pierwsze przejście dla pieszych wyniesione ponad, i to będzie ten pierwszy punkt spowalniający. Natomiast, ale tu chwilkę będzie trzeba poczekać, tak? Natomiast akurat co do jednego wypadku, on nie ma żadnego związku z prędkością, po prostu było wymuszenie, wyjechanie jest podporządkowane, ale tu nie dyskutujmy o tym temacie, bo to wszędzie znajdziemy wszystko. Gdyby zapytać ludzi o to, co sądzą na temat progów spowalniających, to połowa powie, że jestem za, połowa powie, że jestem przeciw. I połowa będzie mówiła, dokładnie to samo się dzieje na ulicy Polnej, tak? Objeżdżają autobusami, chodnikami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma złotego środka. Na głupotę nie ma sposobu. Na głupotę nie ma sposobu. Żaden próg spowalniający. Policja. Okej, no to jeszcze raz przypomnimy policji, że ma tam się ustawić i tak dalej. Ale też nie możemy wymuszać niektórych zachowań, bo oni są swoją służbą i... Ale przynajmniej kierowca będzie wiedział. Nie mogę. Od razu kierowca będzie wiedział, bo pierwsza rzecz, jaka się dzieje, to Janosik pokazuje policja tam i na papudze ludzie na 19 kanale krzyczą suszarka. Czy będzie po prostu różnica między prędkościami? Niewątpliwie trzeba podjąć ten krok. Niewątpliwie tak. Ale obowiązuje 40 krzyżów. Panie, to ty się nie robisz, to w tym kierunku.
Nieprawda, 50. A na kolej 20 nie jeździ. Proszę nie zajmować głosu bez udzielenia go. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę, radny. Ja mam taki wniosek, ponieważ nie ma tutaj pana dyrektora zakładu usług komunalnych, to muszę się zwrócić do pana burmistrza z takim wnioskiem o remont ławek w kierunku cmentarza i ewentualne dołożenie dwóch, trzech ławek po jednej i po drugiej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Od poniedziałku zacznę remontować. Znaczy zobaczymy, rozeznamy temat. Przepraszam, że się zwróciłem, ale nie, tego nie ma pana dyrektora. Ale to i tak pan dyrektor czekałby na sygnał urzędu, żeby... Dziękuję, radny Majec. Ja mam taki wniosek, jakby była możliwość przygotować taką informację, tak, o tych informacje dla zesłania mieszkańcom, na przykład kilkami bezadresowymi, ale też przygotowanie plakatów o właśnie o tym 90, o tej uldze przy wykupie tej nieruchomości wieczystej dzierżawy i też o skorzystania z dopłaty przy wymianie kotłów na kotły na inne źródła niskoemisyjne. Bo mamy pieniądze w budżecie, można już wnioski składać. Podejrzewam, że część mieszkańców w ogóle nie ma. Pierwszego kwietnia już można składać. Tak, że jest taka możliwość. A teraz jest taki moment, że skończył się sezon, więc była pora, że można tego teraz wymieniać. A drugi jest, znaczy taki wniosek, taka propozycja. Rozmawiamy z mieszkańcami, którzy część ogląda sesję. I nawet te osoby, które są i mówią, że my głosujemy uchwały i to jest po prostu nieczytelne. Czyli jakby była możliwość, żeby wrócić do tego, co było kiedyś, żeby tą stronę pierwszą, żeby czytać uchwałę. Bo my głosujemy uchwała i głosujemy, a po prostu dużo ludzi nie wie na jaki temat, nawet państwo sobie, czy wy się do końca orientujecie, co my dzisiaj głosowaliśmy? Żeby wrócić do tego, co było kiedyś, żeby czytać tą pierwszą stronę, uchwała główna, czego dotyczy, to jest te podstawy prawne. To była taka możliwość, panie przewodniczący. To byłoby bardziej czytelne dla obecnych i dla mieszkańców. Dobrze, to jak będziemy na komisji, to wtedy porozmawiamy na ten temat, zobaczymy. Tak, proszę bardzo. Już nie mamy pieniędzy na niskoemisyjne, bo tam była limit 175 tysięcy i już jest wniosków więcej niż kwota, na którą mamy zabezpieczoną. A co jest długo wiśnia? Jeszcze nie mam to samo. Ale jakby są już niekonstytucznie rozdysponowane. To jest po pierwsze. Po drugie, wszyscy mieszkańcy gminy, u których wystąpiła zamiana użytkowania wieczystego na własność, dostają imienne, indywidualne zawiadomienia do domu na własny adres i cała akcja jest w toku, informujemy. Także to byłoby jakieś powielenie. Natomiast jeśli mogę, to na komisjach, proszę państwa, ja już też rozmawialiśmy na temat publikowania projektów uchwał i wstępnie doszliśmy do takiego przekonania, że tak jak z chwilą, gdy upubliczniony zostanie porządek obrad sesji proponowany, tak samo poniżej będą publikowane w PDF-ie projekty uchwał i każdy, kto zajrzy i zobaczy, co jest w projekcie, w programie, każdą jedną uchwałę na etapie jej projektu będzie mógł sobie otworzyć i zobaczyć. Także czytanie tutaj jest, ja już pomijam, że piszący te uchwały czytali na pewno, to potem mamy czytanie na komisjach i potem jeszcze raz czytanie na sesji wydaje się być zbędnym, tym bardziej, że już przestaliśmy być nieczytaci. Tym bardziej, jeżeli będą dostępne. Będą, no tak, że tak się nie. Zresztą państwo radni też nie będziecie dostawali już, myślę, od następnej sesji wersji drukowanej, ale tylko przejdziemy na wersję elektroniczną. Dziękuję. Czy to jest narzucone, czy to jest uchwała rady? Mamy taką propozycję i chcemy coś takiego wprowadzić do... Bo ja tak sobie wydrukuję tam, gdzie... Ale rzeczywiście, każdy sobie może wydrukować. To nie ma zakazu drukowania, każdy może sobie wydrukować. Ale czy to...
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pani Sołtys? Ja mam pytanie, kiedy nastąpi naprawa dróg rynkowych? Czy te dziury, cokolwiek, z tego będzie coś naprawione, czy tak? Bo nawet słyszeliśmy, że jest mokro, teraz słyszymy, że jest sucho. No rozumiem, że nie można puścić równarki, ale no niestety drogi, trzeba doprowadzić do jakiegoś stanu, żeby były naprawdę przyjazne. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam. Prosiłabym o zaproszenie kogoś z ochrony środowiska, poinformowanie sołtysów lub rolników, mieszkańców wsi, dlatego że rozpoczęły się kontrole z ochrony środowiska, a rolnicy po prostu nie wiedzą w ogóle o takich dokumentach, o takich sprawach. Zero jakiejkolwiek informacji na ten temat. Pani burmistrz, mam następne pytanie też do pana. Co mamy zrobić z tymi foliami po kiszonkach? Dlatego, że też żądają od nas dzisiaj dokumentacji. Żądają wszystkiego dokumentacji. Od podstaw. Ostatnio było spotkanie, mieliśmy z doradcą tutaj rolniczym, ale są po prostu sprzeczne sprawy. Jedno z drugim nie pasuje, bo co innego mówi ten pan z ochrony środowiska, co innego żąda, a co innego mówią nam tutaj. Więc dzisiaj powiedziałam wprost, proszę się spotkać na radzie i żebyśmy naprawdę widzieli, jakie dokumenty mamy w tej chwili. Rolnicy są od podstaw w tej chwili sprawdzani wszystko. Wody, studnie, co jest tylko możliwe. Dlatego proszę, jeszcze raz ten pan powiedział, że bardzo chętnie przyjedzie do naszej gminy, zainteresuje się i poinformuje o takich dokumentach. Ponieważ jestem świadoma tego, że patrząc na naszą gminę i na rolników, to nie chodzi tylko ci, którzy mają akurat inwentarz, ale w ogóle wszyscy nie są w tej chwili przygotowani na takie kontrole. A nasza gmina nigdy nie zorganizowała jakiegokolwiek spotkania, żeby rolników i mieszkańców przygotować do takiego stopnia. Także jestem świadoma tego, że chyba większość mieszkańców wsi w tej chwili będzie doprowadzona do sądu. Będzie doprowadzona do sądu. Dlatego pani Pawlicy, to pani ma też pytanie. Bo jak pamiętam sesję za pana burmistrza, kiedy żeśmy poruszali sprawę wywozu ścieków, to pani wtedy mówiła, jak pan burmistrz też jeździł, że część morza mogą rolnicy wywozić na pola. Tak? No to nieważne, kiedy było. To nieważne, kiedy było. Tak czy nie? Pani burmistrza, pani radna. Mogą rolnicy wywozić, czy nie? Proszę o ciszę, bo pamiętam. Szama, chodzi o szama. Była dyskusja, pani burmistrza. Była dyskusja na tej sali właśnie, czy nie zgadza się na oczyszczalni ścieków, czy jest różnica. To, co powinno na to oczyszczalnie docierać, a to nie dociera. Ty się... A no to pani radna, no... Na interesa nie pozwala. Nie, bo po prostu w tej chwili nie mamy co tutaj używać, po prostu powstają problemy. Powstają problemy dlatego, że mieszkańcy wsi nie są do niczego przygotowani. A gmina uważa, jest od tego, żebyśmy niestety jakiekolwiek informacje mieli tak samo. Ja nie potrzebuję tego wszystko. Jeżeli chodzi o te folie, to powiem prosto, muszą być podawane numery tak samo. To nie jest tak. To nie jest tak, że jakakolwiek firma sobie przyjedzie, gdzieś tam 400 km będzie jechać do kogoś do mnie po te folie. Kto zapłaci tu 400 km za tą kluczówkę? Każdy nie roli mania. Każdy jeden roli musi teraz wystosować pismo do marszałka o wydanie numeru jeszcze. Tak są teraz przepisy i tak są teraz prawa. Dlatego proszę
Dziękuję Pani Sołtys. Ale proszę. Radnego, proszę. Tak, proszę. Znaczy, Pani Sołtys, zgodzili się, myślę, wszyscy sołtysi, którzy brali udział w spotkaniu i fachowcy od dróg, co do jednej rzeczy, że wpuszczenie w tej chwili równiarki na drogi gruntowe spowoduje zrobienie tam wielkich piaskownic i będzie to ewidentne pogorszenie stanu dróg. W związku z tym wstrzymaliśmy równanie dróg ze względu na suszę. I zostanie równanie dróg wznowione, jest wyłoniona firma, nawet maszyny czekają, zdaje się, u sołtysa Bizana na podwórku, czekają maszyny, żeby wyjechały na drogi, żeby przeprowadzić równanie. Więc jak tylko będzie techniczna możliwość, to zostanie zrobione. Jeśli chodzi o zaproszenie kogoś z ochrony środowiska, to jeszcze byśmy musieli, to ja poproszę o doprecyzowanie, ale to może nie w tej chwili, tylko jakby Pani to sprecyzowała na piśmie, o jaką ochronę środowiska chodzi, bo może ktoś przyjedzie specjalista od wód, ktoś przyjedzie od powietrza, ktoś przyjedzie od gleby i mamy już rozdźwięk. Zorganizowaliśmy już spotkanie, szkolenie przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego tutaj. Liczyliśmy na dużą frekwencję, zawiedliśmy się troszkę, ale ci, co chcieli, byli i chwała im za to. I tu był moment na pozyskanie wiedzy na temat pewnego rodzaju używania nawozów, tak? Jeśli chodzi o poziom i rejestrowanie, co, gdzie i jak. Nie my wymyślamy, co gdzie trzeba złożyć i jaki wniosek trzeba złożyć i jaki numer trzeba nadać. I my tego problemu nie rozwiążemy. System przyjęty w tym kraju zadziałał w ten sposób i niestety, ale maksyma prawna, która mówi, nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa, ma to zastosowanie również do rolników. I to nie jest obowiązkiem gminy, chociaż my już planujemy takie spotkanie, zaproszenie przedstawicieli ochrony środowiska, choć może lepiej na spotkanie niż na gruncie i pójście w teren, bo tam by się mogło wtedy rzeczywiście, tak jak Pani sugerowała, kończyć pozwami do sądu, to chcemy takie szkolenie zorganizować. Pani to już wcześniej zgłaszała. Ale dobrze, zrobimy to. Było jedno w sprawie nawozów, teraz zrobimy w sprawie ochrony środowiska. Nie można było tego planować jednego dnia. Dalej, no przepraszam, ale nie mamy wyspecjalizowanej firmy, która by się zajęła odpadami z produkcji rolnej i nie jesteśmy w stanie tego zagospodarować. I jest też tak, że każda firma, która cokolwiek produkuje i ma produkty uboczne, musi je zagospodarować. Taką firmą jest rolnik i to leży po jego stronie. Nie będzie takiej sytuacji, żebyśmy my prowadzili jakiekolwiek szkolenia przygotowujące do kontroli. To jest nieporozumienie. Szkolenie może iść tylko w jednym kierunku. Przekazać informacje, jak powinno dane zagadnienie funkcjonować, jak powinno być rozwiązane. A kontrol A przyjeżdża, kontrolerzy przyjeżdżają, badają temat, czy postanowienia przepisów są realizowane. I nie inaczej. To jest trochę tak jak... Nie będę ze szkołą porównywał, to jest niedobry moment, ale nie uczy się uczniów do zdania egzaminu, tylko do posiadania wiedzy. Nie. Dziękuję. Tak, Pani Sołtys? Tak, Pani Burmistrz, ja się nie zgodzę z tym. Nie, dlatego, ja się nie zgodzę z Pana wypowiedzią. Dlatego, że tak, powiem wprost, zaczęli od największych rolników w gminie. Ale kto zaczęli? Ochrona środowiska kontrol. Tak. Akurat odbiło to się na moim liczbie. Wiecie, dlatego tłumaczę, jak to jest ratunek innych rolników, których to czeka. Nie może być tak, że mówi Pan Panie Burmistrzu, bo rolnik ma sobie folię. Ale co ma rolnik, jeżeli my musimy mieć teraz dokument na zdanie tego. My musimy mieć dokument na zdanie oleju, na pojemniku, po chemikaliach, po wszystkim. Więc proszę nam wskazać, jako burmistrz jeszcze raz, bo taki Pan ochrony środowiska mówi, ale ja żądam. No. A ja pytam, a ty co mamy z tym zrobić? I Pan mówi, że tak samo, bo prawo. Ja rozumiem prawo, ja rozumiem, że które 30 lat temu studnie były wychowane, a teraz żądają one, że mamy założyć liczniki i dokumentacje, gdzie to są Pana dziadka czy braciarka i ta sprawa pójdzie do sądu.
To jak pan myśli, my mamy mieć wiedzę? Nie. Dlatego, że od tego, ja uważam przynajmniej, rolnicy powinni być też informowani w pewnych sprawach. Nie, że pan mówi, że wzięliśmy tutaj, co były odnośnie nawożenia, to nie jest odnośnie nawożenia, bo tak samo ten pan z ochrony środowiska, to jest program, który obowiązuje od 2018 roku i tam jest wszystko. I tak samo ten pan pożąda. I akurat ten pan, który był i tłumaczył nam na tym szkoleniu, że pod tryzny trzeba dawać słomę, a ten pan mówi, że nie, bo trzeba dawać folię. I są sprzeczne. I ja mam to rozstrzygnąć? Nie pan, jeszcze raz, ja nie mam pani mówić, nie mam do pana jakiego, tylko po prostu, żeby ktoś przyjechał, ten pan mówi, że bardzo chętnie przyjedzie, żeby go zaprosić na sesję i on tylko wskazówki. Tak, które, który mówi, że ma być, ale to chyba z tym, czy nie ma. Ośrodki rozwoju rolniczego mieli się. To nie, ludzie. To nie. Wiceprzewodniczący wziął sobie na szpiel, że się dowie wszystko. Ta osoba, która będzie wiedziała, żeby tam tu zrobiła jakieś szkolenie w tej sprawie, nie? A po drugie, panie burmistrzu, ja mam tylko coś prośbę, nie? Do Piły, jak pan mówi, że będzie teraz na poniedziałek komisja wniosków i takich coś, nie? Bo mieszkańcy się pytają, dostali teraz w kwietniu pismo, nie? Że takie są zmiany w opłatach za segregowane i segregowane, nie? A wiadomo, że umowy trzeba prędzej niż wycofać. To znaczy, jak teraz napiszą wypowiedzenie, to dopiero od maja będzie się to liczyło. Co ci mieszkańcy nie zawinili, tylko zawiniła firma, która za późno wysłała powiadomienia. Nie, tak deklarację. Tak, deklarację, bo dostali. Ale nie, przepraszam, panie burmistrzu, nie o to chodzi, że miesiąc mieli, nie? Ale mieszkańcy dostali w kwietniu powiadomieni, że takie coś się dzieje od firmy. Z Piły, nie? I teraz miesiąc prędzej muszą, wiadomo, że trzeba dać wypowiedzenie, nie? Muszą zmianę, ale to jest, ale to jest, i w kwietniu musi to płacić. No i mówię, o tym idą, a ja muszę. Ja rozumiem, ale proszę o ciszę. To chodzi o to, jakby mieli taką wiadomość w marcu i zmieniliby deklarację, to by nie płacili w kwietniu, a dostali taką wiadomość w kwietniu, to już no, to w tym miesiącu. Była deklaracja jest co było, ale ja nie mówię, że ja, ale przepraszam, panie burmistrzu. Nie wszyscy czytają, że kilka osób teraz dzwoni, co teraz, ja my teraz za późno, teraz może zmienić, ale za kwiecie musi zapłacić. Tak jest. Nie będzie tragedii, jeśli ktoś nie dotrzyma terminu 4 kwietnia. Będę wziąć poprawkę na to, bo też pani Tobin pytała, a dlaczego z góry, a nie z dołu. No to są różnego rodzaju płatności i ten geograf też musi za coś zapłacić i musi jeszcze przy zaległościach, przy niepłatnościach i tak dalej, te rzeczy się potem komplikują. Natomiast zmierzam do tego, że ta informacja była, że to jest jednorazowa sytuacja i są sytuacje takie, w których ktoś dostaje płatność z góry, a ktoś dostaje z dołu. No mamy takie i to jest dość normalne. No. Zgadzam się co do zasady, że jak się wynajmuje usługę, to po wykonaniu usługi się. No i panie burmistrzu, bo wiadomo, najgorsza prawda jest prawda i człowieka to jednak nie boli, nie? Co nam ten pan wtedy oferował, nie? Z Piły, nie? Że dano informację, że będą zabierać od rolników folię tam i tam, nie? Okazało się, że zadzwoniłem do dwóch firm, tak? Dadzą wszystko, certyfikat wszystko mają, dadzą potwierdzenie odbioru. Poznań mają busem, 100 zł 50 za kilometr, Szczecin 102 zł, nie? To ja rozumiem, żeby tam ten pan, nie chodzi, nie mam do łaski gminy, ale ten pan, powiedzmy, ludzie, rolnicy, musicie zapłacić 2 zł, musicie zapłacić 1,50 zł i nie ma pretensje. My rozpowiadamy mieszkańcy rolnikom, że taka sytuacja okazała się, co innego wychodzi na mnie. To mamy żal, że przez 2 tygodnie do związku nie można przy tym dzwonić. Nikt nie zbiera to, czy stacjonarny nie. O to mamy tego żal. Najgorsza prawda, przepraszam, zawsze mnie uczyli, najgorsza prawda jest prawda. I po temacie jest. A najgorzej, jak na wszystkich się oszukuje. Chcę powiedzieć, że. Bo nie, że nie chcę, żeby wyglądał, że jestem rzecznikiem tej. Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, że jest jedno.
była sugestia, że mamy poprosić przedstawiciela o to, żeby tu przyjechał na sesję i przedstawił, na czym polegają zmiany i co efektem czego są podwyżki płac. I można, ja nie wiem, no nie znam tego człowieka, też pierwszy raz tutaj widziałem, ale przyjechał człowiek z określonym tematem, natomiast został postawiony przed lawiną pytań tak wielowątkowych, tak różnych, że miał prawo czegoś nie wiedzieć, w związku z tym miał prawo czegoś nie powiedzieć, ale ja nie chcę rozsądzać, co przemilczał, żeby nie wiedzieć. Wiem. I tak jeszcze się, żeby będzie pani sołtys, okazało się, że byłem teraz w Czankowie i byłem w agencji rolnej, nie, i się pytam, nie, co z planem umorzenia. Agencja mówi, ale nas nie obchodzi, nie? Ja bym przepraszam, ale jak przychodzi kontrola, no, to każemy. Nikt nic, mój, teraz w tym roku to wyszła ustawa taka i wiadomo, że jak ochrona środowiska ukaże, agencja zostaje powiadomiona. Jak agencja zostaje powiadomiona, to drugi raz ukaże rolnika. Maria, ale to jest wszystko. Ja wiem, że nie wiem, co to jest. Ale pan sołtys, dzień dobry, tak proszę. Panie radny, panie Marianie, pan jako w Izbie Rolniczej jest, to pan powinien zwołać tutaj tego pana od ochrony środowiska, o tego pana, co ma brać te folie, te opony, niech by powiedział rolnikom, ile od kilometra, ile to, a rolnicy nic nie wiedzą. Tak jak pani Kusowczyk dzisiaj mówi, że u niej była kontrola. A może jutro będzie u mojego syna, a może pojutrze będzie u pana. Jako pan Izba Rolnicza powinien to zwołać, a nie tylko zwalać na burmistrza. Nie, przepraszam państwa. Ale pan Maria zobowiązał się, że spróbuje ogarnąć temat. Że dowiem się, kto może nas konkretnie poinformować, jakie muszą mieć papiery, jak powiem budżetowa i nam osoby wskażą. A nie, że... W jakim obszarze? W obszarze, wskazali nam osoby z piły i co? I nic nie wiemy. Ale to musi konkretna osoba i... A nie, to musi przyjechać. I potomacie. Wytłumaczy do rolnika. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Zamykam siódmą sesję Rady Miejskiej w Krzyżowie Pomorskim.